Minął pierwszy pełny tydzień funkcjonowania nowego portalu redaktora Tomasza Lisa, który przez ostatnie parę miesięcy był reklamowany jako polski Huffington Post. Ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego Tomasz Lis reklamuje swój nowy projekt, opowiada o swoim nowym pomyśle, porównując go do tworu dosyć znanego w Stanach Zjednoczonych, ale jednak mimo wszystko słabo rozpoznawalnego w Polsce, bo Huffington Post nie mówi za wiele, prawda? Lecz ciągle wbijane do głowy było hasło Huffington Post przy każdym wywiadzie, jakiego redaktor Lis udzielał. I dopiero teraz, po tygodniu funkcjonowania tego portalu, ja sobie uświadomiłem, dlaczego cały czas wbijane nam do głowy było hasło Huffington Post. Po prostu Tomasz Lis nie chciał, by jego portal został nazwany polskim Fox News. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj podsumowujemy 9 tydzień 2012 roku w informacjach ominiętych przez mainstreamowe media. Przed nami agent Tomasz. Hello everybody. When John Kennedy was running for president in 1960, he said that his church would not dictate his presidency any more than he would speak for his church. Ladies and gentlemen. Muszę panią zmartwić, ja nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Mówię teraz serio. Ladies and gentlemen. Programs that we put forward haven't worked at the scale that we hoped. Wszystkie państwa Unii Europejskiej powinny być zaangażowane we wzmacnianie strefy euro. Wstyd! Raise your glasses. Look what happens when the government gives you rights. A plan by some Democrats in Michigan to create chaos in tomorrow's Republican primary. The government can take them away. Well, we're not there because this recession turned out to be a lot deeper than any of us realized. Agent Toma. Polska zainteresowana jest działaniem we wszystkich możliwych kierunkach. Tak więc zaczął się marzec 2012 i pewnie główną informacją w kręgu internautów jest to, że Google zmienił swoją politykę prywatności. Ja się w ogóle niedawno dowiedziałem, że można tam coś namieszać sobie w ustawieniach i być bezpiecznym i tak dalej. Nie wiem, coś tam zrobiłem, coś tam powycinałem, jakąś historię sprawdzania i tak dalej, i tak dalej. Ale słyszałem też, że jeśli się tego nie zrobiło, to teraz Google może sprzedać tą historię firmom. Że ponoć Google sprzedaje te dane. Prawda jest w ogóle? Jakieś plotki do mnie doszły, że ponoć już się szykują pierwsze transakcje. Pierwsze transakcje danych internautów. Ponoć Instytut Pamięci Narodowej jest zainteresowany wszystkimi wpisami w przeglądarce dokonanymi przez Lecha Wałęsę. Mają to ponoć opublikować jako jakiś dodatek do powieści Cęckiewicza czy coś takiego. Dobra, nie, ale to tylko plotka. To tylko plotka. Tak jak powiedziałem, ja się na tym nie znam. To w ogóle nie są moje sprawy. Natomiast co do spraw mi bliższych, czyli tematów agentowych, to jeśli pamiętacie z zeszłego odcinka, trwa konkurs na wytłumaczenie hasła wymiar europejski. Ja tak między wierszami, jeśli można użyć takiego sformułowania, rzuciłem w zeszłym tygodniu to hasło, kiedy rozmawialiśmy o tym, czym jest wymiar europejski, a czym nie jest, bo okazuje się, że dzieciom brakuje wymiaru europejskiego, więc trzeba sześciolatków już uczyć, co to jest wymiar europejski, bo starzy politycy później mimo wielu zalet, na przykład czasami im tego wymiaru europejskiego brakuje i nie mogą przez to pełnić jakiejś tam funkcji w Komisji Europejskiej, powiedzmy, mogą być prezydentem, premierem czy ministrą. Żeby zrozumieć, żeby bliżej zrozumieć, czym jest wymiar europejski, ogłosiłem konkurs i 10-12 prac poetyckich zostało wysłanych na adres radio@agentomasz.pl, co przyznam szczerze, mnie mocno zdziwiło. Może lekkim motorem tego było to, że jest do wygrania podkoszulka z logiem agentowym, no ale nie wiem, czy chciwość wami kierowała? Nie sądzę. Prawda? Wspaniałe wiersze. Będziemy dzisiaj do nich wracać na przestrzeni tego odcinka. Co jakiś czas, co parę minut będę robił króciutką przerwę w prezentowaniu informacji i te wiersze właśnie będę czytał na głos. Tak więc sami możecie zrozumieć mniej więcej, jak słuchacze, którzy wysłali, jeśli sami nie wysłaliście, zrozumieli ten konkurs i co ludziom przychodzi do głowy, jaki sposób, jak w ogóle rozumieją pojęcie wymiaru europejskiego. Przyznam wam szczerze, że każdy wiersz przedstawia ten wymiar europejski inaczej. I to już samo w sobie jest ciekawe. Jeśli będziecie zgadzać się z tymi wierszami lub nie, napiszcie na radio@agentomasz.pl, a najlepiej napiszcie po prostu swój wiersz. Minimum 4 wersje do wygrania pod koszulka agentowa. Dzisiaj jest 15 odcinek drugiego sezonu, tak więc można powiedzieć, że jesteśmy w środku sezonu i gdzieś tak w okolicach maja i czerwca program będzie obchodził swoje drugie urodziny w zasadzie. To nie została ustalona jeszcze data urodzin tego programu, ale gdzieś tak maj czy czerwiec to już będzie mniej więcej 2 lata od pierwszej emisji
zrealizowanej, może nie jeszcze nie w tej formule, ale już w tym duchu. Dobrze, tyle jeśli chodzi, na razie, tyle jeśli chodzi o sprawy agentowe. Ja mam taką propozycję, żebyśmy bardzo szybciutko przeskoczyli do poczekalni, żeby już później rozkoszować się 10 newsami ominiętymi w mediach mainstreamowych, które według mnie podsumowują ten tydzień o wiele ciekawiej niż robią to telewizyjne i radiowe zestawienia wiadomości. Tak więc zapraszam na poczekalnię. Nasi ojcowie transformacji właśnie gospodarczej będą szkolić z tego, w jaki sposób budować normalną gospodarkę. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Wyssałeś całą treść z mainstreamowych mediów? Ten podcast jest dla ciebie. No i proszę, nie minęła minuta, ja już mogę sprostować pewną wiadomość. 28 maja 2010 była pierwsza emisja podcastu. Jeszcze to się nie nazywało Agent Tomasz, czy już się nazywało? Tak, to już się wtedy nazywało Agent Tomasz, natomiast nie posiadało to jeszcze żadnych newsów, nie posiadało to antyniusów, nie posiadało to poczekalni, nie posiadało to żadnych piosenek. Generalnie cały ten podcast, cały pierwszy odcinek premierowy wyświetlony 28 maja 2010 trwał 4,5 minuty. Wow, no nie? I do czego to doszło? Poczekalnia przed nami. Nie wiem, jak to się dzieje, że zawsze zaczynam od Baracka Obamy. Za anulowaniem Obamacare, czyli tej metody połączenia ZUS-u, stworzenia ZUS-u i NFZ-u w Stanach Zjednoczonych, za anulowaniem tego czegoś przez Sąd Najwyższy jest połowa ankietowanych przeciwko anulowaniu, czyli jakby w obronie Obamacare opowiedziało się 39% Amerykanów. Quinnipiac University przeprowadził takie studia. W ogóle strasznie ogromna lista przeróżnych pytań. Generalnie Barack Obama dostaje 49 na nie, 45 na tak. Co i tak jest dobrze jak na jego osiągnięcie, przyznam szczerze. Tutaj kwestia dotycząca dronów, którą też drążyliśmy w agencie powielokroć. Tym razem sprawą dronów nad pakistańskim niebem zajęła się organizacja Reprive. To jest taka charytatywna organizacja z Wielkiej Brytanii, która próbuje, jakby to powiedzieć, ponieważ Stany Zjednoczone nie są z Pakistanem w stanie wojny, prawda? Barack Obama, zresztą laureat Nagrody Nobla, nie potrzebuje zgody kongresu. Znaczy generalnie, żeby zacząć wojnę, potrzebuje zgody kongresu, więc nie zaczyna wojen, tylko otwiera coś, co później nazywa na przykład akcją kinetyczną. Dokładnie tak to nazwał. Kinetic action. I takie kinetic action, takie coś rusza się teraz na niebie pakistańskim, czyli drony latają po Pakistanie i generalnie walczą z terrorystami. Mówiąc w dużym skrócie, walczą z terrorystami. Skutek walki z terrorystami, życie straciło tam mniej więcej prawie 800 cywilów. 800 osób straciło życie. Różne dane, ponieważ sprawdzałem, tutaj mam w informacji akurat 775, ale na innej stronie było 815, możliwe, że to było już dzień później. Więc jest nad czym ubolewać. Przedstawiciele rządu stwierdzili, że ataki dronów są niezbędne do powodzenia wojny z terroryzmem. Poszkodowani Pakistańczycy twierdzą, że naloty dronów, w których giną cywile, naruszają ich podstawowe prawa. No podstawowe prawa do życia przede wszystkim we własnym państwie. W listopadzie będą ponowne wybory prezydenckie, więc może do tego czasu któryś z republikanów na przykład zapytałby o to Baracka Obamę. No chyba, że na przykład Mitt Romney, jeśli już zostanie wyłoniony jako kontrkandydat dla Baracka Obamy, w końcu może będzie chciał kontynuować tą politykę, to nie będzie o to męczył buły Barackowi. 23 miliardy dolarów więcej chce wydać Ministerstwo Obrony USA na właśnie rozszerzenie tego programu wykorzystania dronów, więc raczej będzie więcej dronów niż mniej. Do tych 23 miliardów nie będzie dorzucać się Cindy Sheehan z Kalifornii. To jest taka pacyfistyczna działaczka, której syn Casey Sheehan w wieku 24 lat zginął w Bagdadzie i od tego czasu Casey Sheehan powiedziała, że nie będzie płacić podatków, ponieważ już ofiarowała swojego syna.
I w tym momencie rząd federalny, prawda, pozwał panią Cindy Sheehan, bo przecież jak to tak podatków nie płacić, prawda? Chwali się pani Cindy tym, że podatku nie płaci już od 2004 roku, od momentu śmierci jej syna, ale tak naprawdę została oskarżona o zeznania, o brak zeznań za 2005 i 2006. Jeśli państwo zwróci mi syna, wtedy ja wrócę do płacenia podatków, mówi pani Cindy Sheehan z Kalifornii. Kanadyjczycy mają mały problem, czy może nie wszyscy Kanadyjczycy mają problem, ale generalnie minister środowiska będzie miał problem, ponieważ minister środowiska powinien zająć się reniferem Karibu, a się nim nie zajmuje. Od 2002 roku renifer Karibu jest na liście gatunków zagrożonych, co jak podkreśla telewizja CBC News, która dostarczyła tego newsa, oznacza, że od kilku lat rząd powinien mieć strategię odbudowania populacji Karibu. Ekolodzy są oburzeni, ponieważ rząd wymyślił sobie taki system, że żeby ochronić stada Karibu, należy zmniejszyć populację wilków, czyli zezwolić na ich odstrzał. No za chwilę będziemy mieli ekologów oczywiście walczących o to, że jest za mało wilków i tak dalej, i tak dalej. Generalnie chodzi o to, że te renifery żyją na terenach, które obfitują w drewno i ropę i tam, prawda. I nie chcą się dobrowolnie przenieść do innych miejsc. Czyli jak to się teraz mówi, nie walczą o swoje prawa. O swoje prawa walczą za to Indianie Navajo, którzy obrazili się na firmę Urban Outfitters. Nic mi ta nazwa nie mówi. Nowy Meksyk. W ogóle w sądzie teraz toczy się sprawa, która polega na tym, że Indianie Navajo dopatrzyli się na ubraniach produkowanych przez tego producenta, przez Urban Outfitters, symboliki właśnie Indian Navajo. Zresztą sami ci producenci tych ubrań nie ukrywają tego, ponieważ tak nazwali całą linię odzieżową. Indianie z kolei oskarżyli tych Urban Outfitters o to, że nie dość, że kradną im design, to jeszcze napisy na ubraniach mogą sugerować, że te ciuchy tak naprawdę powstały właśnie, zostały wyprodukowane, zostały uszyte przez Indianki Navajo. I to najbardziej wkurzyło tych Indian. Oczywiście nie zostało to wyprodukowane przez Indianki Navajo, ponieważ nie ma Indian Navajo ze skośnymi oczami, przynajmniej aż tak skośnymi oczami. I generalnie Indianie Navajo nie mieszkają w Chinach, więc sorry. Urban Outfitters troszeczkę odpuścili, ale Navajo się doszukali tego, że inna firma, która jest spółką, córką dla Urban Outfitters, jeszcze sprzedaje te ciuchy, ponieważ Urban Outfitters trzymają cały czas tą linię odzieżową, ale już nie odgryźli te metki, że to jest Navajo. Czyli już generalnie już jest to neutralne, jakieś tam byle jakie wzorki, więc już Indianie nie mogą się tego czepiać. Jeszcze jeden mały newsik ze Stanów Zjednoczonych w poczekalni. Generalnie Georgia jest na tapecie. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych jest taki dobrobyt i tak małe bezrobocie, że jedyne, co tak naprawdę interesuje republikanów i demokratów, to jest kwestia aborcji, pigułek antykoncepcyjnych, prezerwatyw, różnego rodzaju dodatków i akcesoriów, prawda, w seksshopach. No bo ponieważ wszystko inne już mają wyregulowane, jest już taki dobrobyt, socjalizm zapanował, wszystko jest po prostu ładnie, pięknie. Tak więc teraz tylko i wyłącznie kłócą się o antykoncepcję. Wiadomo, że demokraci są generalnie za aborcją, nawet niektórzy są za przymusem aborcyjnym, niektórzy są za tym, żeby tą aborcję nawet dokonywano, jak już dziecko ma 18 lat. Tutaj mamy informację z kategorii strzelając śmiechem. To jest coś na tej zasadzie. Reprezentantka Jasmine, zależy skąd się pochodzi, tak się czyta, Neil, jest żywo zainteresowana tym, żeby zakazać wazektomii. To jest coś, co już w Polsce jest zakazane, czyli dokonywanie na własne życzenie operacji, która sprawia, że dalej człowiek nie może mieć potomstwa. No ja zawsze twierdziłem, że Europa pod względem postępu jest, można by było teraz powiedzieć 100 lat przed murzynami, ale to mogłoby brzmieć rasistowsko, no bo przecież może od listopada nie będzie brzmieć to rasistowsko znowu. Tak więc, ona by chciała, żeby uratować tysiące dzieci pozbawionych możliwości narodzenia. Czyli generalnie chodzi o tych mężczyzn, którzy podwiązali sobie jajowody i generalnie nie mogą mieć dzieci. I ona by chciała uratować te dzieci, które straciły szansę na to, żeby się urodzić. Oczywiście jej akcja jest prowokacją, to jest, żeby było jasne. Jej akcja jest czystą prowokacją, ponieważ ona twierdzi, że skoro cały czas siedzimy w Senacie i zastanawiamy się na temat, czy kobieta może, czy nie może, to może powinniśmy też przesiąść się, zmienić temat i zastanawiać się nad tym, czy mężczyzna może, czy nie może. Co jest do pewnego stopnia udaną prowokacją, ale za chwilę, kiedy człowiek drugi raz się nad tym zastanowi, podrapie się w czoło, to stwierdza, dobra, ale faceci nie rodzą dzieci. Nawet się zrymowało, proszę. Może kolejny konkurs na wiersz powstanie dzięki temu.
No bo rozumiecie, w tym jest pewna sprzeczność. Ona mówi, że skoro bierzemy pod uwagę ciało kobiety, to powinniśmy też brać ciało mężczyzny. No i tak wygląda postępowość, prawda? Skoro już zajmujemy się tym, to już zajmujmy się wszystkim. Najlepiej, żeby się w ogóle nie zajmowali, to byłoby super, prawda? Ale nie tak działa postępowość, tak? Działa wsteczniactwo. Postępowość polega na tym, że skoro już coś obiecaliśmy, to obiecajmy więcej i przez to będziemy mogli pozyskać więcej na to środków, bardziej się zadłużyć, więcej urzędników państwowych zatrudnić i generalnie młyn będzie coraz szybciej się obracał, prawda? Z tym, że szkoda, że nie zaproponowała zakazu dokonywania tej operacji przez kobiety. To wtedy by to było sensowne i logiczne. No ale cóż. I generalnie, jak się okazuje, demokraci bardzo mocno naciskają na to, żeby właśnie w tych wszystkich zapisach dotyczących aborcji było jak najwięcej bzdur. I oni mają serio taką akcję, żeby to było jak najśmieszniejsze, nie? Tam się zaraz znalazłem coś takiego, że w Oklahomie niejaki senator Constance Johnson chciał dodać, oczywiście później się z tego wycofał, bo przeraził się, że to naprawdę może zostać klepnięte, chciał dostać taki dodatek do ustawy antyaborcyjnej, który polega na tym, że każdy rodzaj, nie wiem, czy mogę to powiedzieć przed 22. Ja to nagrywam teraz przed 22. Każdy rodzaj wytrysku powinien, który nie prowadzi do tego, żeby powstało dziecko, powinien zostać uznany za aborcję. Przedziwny dodatek do... I to ze strony demokratycznego polityka. On oczywiście natychmiast się z tego wycofał. W styczniu tego roku Senat Virginii debatował nad tym, czy kobiety powinny mieć nakaz robienia ultradźwięków przed aborcją. Tam się okazuje, że kobiety, które zrobiły sobie ultradźwięki przed aborcją, najczęściej nie decydują się potem na aborcję. Więc chciano, żeby przed aborcją zawsze były ultradźwięki. To wtedy demokrata, też podobnie, Janet Howell, demokratka w zasadzie powinienem powiedzieć, bo teraz już się mówi, odmienia się to wszystko, prawda? Chciała dodać taki prikaz, żeby wszyscy mężczyźni, którzy chcą kupić Viagrę, przechodzili cały zestaw testów na serce, na wydolność, próbę wysiłkową, tam na dysleksję i wszystko, zanim dostaną zgodę na kupienie Viagry. Ona tego nie odrzuciła, senat lokalny, stanowy odrzucił. Tak więc w Stanach Zjednoczonych dookoła, jak się okazuje, dookoła spraw niezwiązanych z ekonomią dzieje się coraz weselej. Dobra, tu trafiłem tylko na takiego newsa, że ponoć Instytut Gallupa stwierdził, że regulacje rządowe i przepisy są największą przeszkodą w prowadzeniu biznesu i tylko i wyłącznie wspierają najbogatszych. Czyli generalnie Gallup Poll jakby powinien okupować Wall Street w tym momencie, nie? Serwis Daily Business mówi o tym, że poza tym rządowe regulacje zawsze ograniczają konkurencję, co wiąże się głównie z działalnością lobbingowo najbogatszych, którzy wpływają na legislatorów, aby ci pisali prawa sprzyjające ich biznesom. Czyli mówiąc językiem okupujących Wall Street, 99 małych przedsiębiorstw cierpi, żeby 1% dużych przedsiębiorstw 1% przedsiębiorstw, czyli te największe przedsiębiorstwa, na tym zyskiwały. No problem chyba tylko z okupującymi Wall Street polega na tym, że oni chcą więcej regulacji i przepisów niż mniej, więc chodzi im o to samo ich gnębi, ale widzą dwa zupełnie sprzeczne, wykluczające się wzajemnie rozwiązania. To jest ciekawe. To jest o wiele ciekawsze niż te wasektomie wszyscy i tak dalej. Chińczycy z kolei, jeśli mówimy o kontroli urodzeń, to warto wspomnieć o Chińczykach. Oni akurat tutaj, nie będzie ten news akurat o kontroli urodzeń, tylko akurat o zabójczych maszynach chińskich. Chińczycy będą budować tajne lotniska, podziemne lotniska. Mi się to bardzo spodobał ten pomysł podziemnych lotnisk. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo interesujące. Już budowali puste miasta, a teraz będą budować podziemne lotniska. Drugi lotniskowiec sobie chcą budować, bo już pierwszy już jest gotowy, nazywa się Xilang. Całkiem ładnie. Według źródeł wywiadu wojskowego Rosji, Chińczycy budują ogromne podziemne bazy lotnicze, mogące pomieścić co najmniej 1500 samolotów bojowych. Pojemność tych lotnisk znacznie przekracza posiadaną przez ten kraj liczbę samolotów. Póki co, ale potem sobie dobudują, wiadomo. Słyszeliśmy w tym tygodniu, że ponoć Chińczycy mieli przez pół godziny internet dostali, tak? Że mogli na Facebooka wejść. Ale to ciekawe, musieli sobie założyć szybko konto. Ile tam, godzinę mieli Chińczycy wolnego? Pół godziny, jakoś tak, nie? Że ponoć serwery siadły, co w ogóle jest bzdurą tak naprawdę. Firewall im ponoć się nagle wyłączyło. Ktoś się potknął o wtyczkę. Jasne. I przez pół godziny mogli pisać, co chcieli. Oczywiście to zostało później zebrane przez rząd i rząd wie, co kto pisał na tym Facebooku i to wszystko jest jasne. Ale musieli sobie zainstalować Facebooka i wtedy mogli rozmawiać z całym światem, co jest przedziwne, bo serwisy społecznościowe w Chinach, te ich wewnętrzne serwisy społecznościowe są większe niż Facebook. Więc komu by się chciało na Facebooka przesiadać? Jest bez sensu. A, ale mówiliśmy o irańskich mediach elektronicznych. Jak się okazuje, w poniedziałek Irańczycy na moment mieli
tąpnięcie w internecie, już się mogą bać, że jest to jakiś sposób na to, żeby przeprowadzić cenzurę internetu w Iranie. Możemy się martwić cenzurą internetu w Iranie, bo już swoją cenzurą internetu, w sensie cenzurą internetu w Polsce, nie musimy się martwić, tylko mamy premiera po swojej stronie. W Iranie wszystkie adresy, które zaczynały się od HTTPS, były niedostępne przez poniedziałek. Mark Dreyfus, moi drodzy, Australia, sekretarz parlamentarny do spraw zmian klimatu, oświadczenie wydał o zakończeniu programu dotowania ogrzewaczy słonecznych. Decyzja ogłoszona bez wcześniejszych ostrzeżeń dla przedsiębiorców wywoła krytykę opozycji z powodu lekceważącego podejścia do zaangażowanych w instalowanie ogrzewaczy firm. To znaczy, tu się akurat pani Sophie Mirabella wypowiadała, która jest członkinią jakby opozycji, powiedzmy gabinet cieni do spraw przemysłu, tylko ona oczywiście mówiła, że to jest zła decyzja, ponieważ jeśli oni cofną dotacje do ogrzewaczy słonecznych, to ludzie stracą pracę i tam będzie jakieś wahania na rynku straszne. Producenci tych ogrzewaczy myśleli, że projekt będzie kontynuowany, bo tam się okazało, że rząd miał jakieś pieniądze na to przeznaczyć. Później się okazało, że nie będzie dotowany, więc to wszystko się tąpnęło. No i tak myślę, że można po prostu, no nie wiem, sama historia, że tak powiem, sama się puentuje, no nie? Bierzesz dotacje, wydaje ci się, że zbudujesz wielki biznes na państwowych dotacjach, no to możesz na tym średnio wyjść. Za naszą zachodnią granicą podobna historia się dzieje. Z kolei Niemcy będą ograniczać dotacje na rozwój energii słonecznej. Tylko oni tej energii słonecznej to mają dosyć dużo, bo wiadomo z ich położenia geograficznego, że tam jest dużo słońca. I tu minister środowiska Norbert Röttgen i minister gospodarki Philipp Rösler wspólnym głosem, kanonem wręcz, stwierdzili, że dotacje do instalacji słonecznych zostaną obcięte o 20 lub nawet 30%. Jak się dowiadujemy, cięcia mają wynikać ze zbyt wielkiego zainteresowania dotacjami. To jest przedziwna sprawa, nie? Super w ogóle, odlot. Za dużo ludzi się interesuje tym, żeby dostać dotacje, więc te dotacje będą obcinane. Open Europe wyliczyło, że pisze, że pieniądze europejskich podatników są marnotrawione, czyli kolejny raz odkrywamy Amerykę. No dobra, no może za którymś razem naprawdę ją odkryjemy. A, tu też kolejny dwugłos, pan Wolfgang Schauble, który jest ministrem finansów niemieckim i szef Eurogrupy Klaudiusz Juncker, zakładają, że Grecja może potrzebować trzeciego bailoutu. Oczywiście uważają, że drugi wystarczy i wszystko jest super fajnie, ale nie można wykluczyć też tego, że będzie trzeci. Ciekawe, że katarska telewizja Al Jazeera staje się w ogóle źródłem informacji o Unii Europejskiej dla nas, Europejczyków. Nieźle, nie? 130 miliardów dopiero co Grecja dostała, okazuje się, że może być jeszcze trzeci bailout. Tym razem on pójdzie do Greków. Tak dla odmiany. Guido Mantega, który jest ministrem finansów Brazylii, stwierdza, że Brazylia z ogromną chęcią przydzieliłaby Europie więcej pieniędzy na złagodzenie jej kryzysu zadłużenia, natomiast w zamian chce mieć troszeczkę więcej do powiedzenia w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Takie coś za coś. Czy już Europę ratuje Brazylia, ale Brazylia ratuje się też przed Europą. Sama siebie, jak się okazało, przed Hiszpanią dokładnie Brazylia się ratuje. Nie wiem dlaczego, nie wiem jakim cudem to się okazało, że akurat Hiszpanie upodobali sobie Brazylię jako taki kraj, dokąd płyną za chlebem. Tak jak kiedyś Anglicy czy Francuzi płynęli za ocean i to była Ameryka Północna, to teraz wybierają sobie, wyobraźcie sobie, Brazylię. 300 tysięcy osób w wieku od 18 do 25 lat, 300 tysięcy młodych Hiszpanów na stałe opuściło Hiszpanię. W ubiegłym roku z Hiszpanii wyemigrowało ponad 500 000 osób. Są gigantyczne cyfry tak naprawdę. I do tej pory druga po Argentynie była Brazylia, jako cel tych wszystkich właśnie tego eksodusu hiszpańskiego. Co ciekawe, bo Brazylia ma, wiecie, no na całym kontynencie mówi się po hiszpańsku, oprócz Brazylii, a tam akurat Hiszpanie, jak się okazuje, ciągną. Nie wiedzieć czemu. To ciekawe, bo właśnie do Hiszpanii przyjeżdża mnóstwo ludzi z Argentyny, z Peru, z Ekwadoru, bo znają hiszpański i mogą dostać się w Hiszpanii na przykład na zmywak, nie? Co już wyślą połowę z tych pieniędzy tam do domu i już tam buduje się porządna willa, a oni tutaj mieszkają gdzieś tam, wynajmują pół pokoju z siostrzeńcem też właśnie z gdzieś tam pracującym na zmywaku z kolei na nocnej zmianie. Więc przedziwna historia. Z kolei Hiszpanie wyjeżdżają do pracy do Brazylii. Proste? To teraz Brazylijczycy powinni się wyjeżdżać do Hiszpanii, do Peru i Argentyny w takim razie pracować. Wtedy by się zamknął
obwód. Od 2 kwietnia każdy hiszpański turysta będzie musiał spełnić dodatkowe warunki, żeby dostać się na terytorium Brazylii. Na lotnisku służby imigracyjne sprawdzą, czy ma co najmniej 80 euro na każdy dzień pobytu, potwierdzoną i opłaconą rezerwację hotelu, paszport ważny co najmniej pół roku i bilet powrotny z wypisaną datą. I będzie to obowiązywać tylko Hiszpanów. Z kolei Hiszpanie, to już rząd, to już rządzący Hiszpanią, jak się okazuje, skoro zostajemy na moment w Hiszpanii, to tylko ważne jest taki malutki fakcik, że Hiszpania nie będzie blokować członkostwa niepodległej Szkocji w Unii Europejskiej. To jest gigant. Nie zgadzała się na Kosowo jeszcze za czasów rządów socjalistów, ponieważ bała się, że Baskowie i Katalończycy będą się wyrywać. A teraz nagle, kiedy rządzi Partido Popular, czyli tak zwana centroprawica, to nagle się okazuje, że minister spraw zagranicznych José Manuel García Margallo mówi, jasne, okej, jeśli Wielka Brytania nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby Szkocja w ogóle była oddzielnym państwem i oddzielnym członkiem Unii Europejskiej, to my jesteśmy jak najbardziej za. Oni, w sensie Partido Popular, nie boi się Katalończyków. Nie boi się tego, że Katalończycy się zbuntują. Katalończycy, którzy zawsze trzymali z socjalistami. Kiedy rządzili socjaliści, no to socjaliści by tego nie powiedzieli, bo wtedy Katalończycy powiedzieli, a my, i Baskowie tak samo, a my, a co dla nas? No i tu byłby problem. Ale PP ma generalnie w mniejszym poważaniu Katalończyków i Basków, więc może sobie robić, co chce. Może nawet możliwe jest to jest moja już może własna interpretacja, że Margallo, właśnie hiszpański minister spraw zagranicznych, powiedział to, żeby wkurzyć Katalończyków. 720 tysięcy funtów kary nałożone na szkockich sterników, moi drodzy, którzy oszukiwali na śledziach i makrelach, a oszukiwali w zasadzie robili to, co zawsze, tylko od 1970. Zmieniły się reguły gry. Ekolodzy stwierdzili, że ubywa makrel i śledzi, więc będzie można sprzedawać tylko określone kwoty, określone ilości. Chodziło o to, żeby zmniejszyć połów, prawda? Ale oni mówili tyle samo, tylko że dogadali się wszyscy ze sobą, ale wszyscy, po prostu cała branża dogadała się, że ona będzie troszeczkę inaczej ważyć, podkręci troszeczkę tam jakieś odważniki i tak dalej. Dzięki temu wyjdzie na to, że złowiłeś mniej, ale sprzedawać będzie można więcej, bo już sprzedawać będą autentyczną ilość, prawda? I generalnie trwało to ileś lat. Śledztwo trwało 7 lat. Ponoć mieli na tym zarobić 63 miliony funtów. Przez nie wiadomo ile lat. No tak naprawdę od 1970 można byłoby liczyć. Co do regulacji, to moi drodzy, mam przed sobą ostatnią wiadomość w dzisiejszej poczekalni. Dzisiaj rano ją dostałem na maila, moi drodzy, od jednego ze słuchaczy tej audycji. Jeśli macie w ogóle informacje, które was interesują, radio@agentomasz.pl. Cały czas Wielka Brytania, Hampshire, park w Gosport. Park się nazywa Walpole Park. Małe, ciche, spokojne miejsce, gdzie można karmić łabędzie na przykład. I właśnie łabędzie karmił pan Simon Burgess, 41 lat. Pan Burgess karmił łabędzie kawałkami chleba, które miał w plastikowej torbie. Ta torebka wpadła mu do tego jeziorka, więc z racji tego, że to jeziorko nie było wysokie, tam pół metra w ogóle głębokości, takie bajorko, nie wiadomo co to jest, taki stawik powiedzmy, więc poszedł wyłowić tą torbę, gdyż był wrażliwy w temacie środowiska, prawda, naturalnego, społeczno-przyrodniczego. I podczas kiedy stał w tej praktycznie półmetrowej wodzie, dostał zawału. Po kilkunastu minutach przyjechały służby, które miały panu Simonowi pomóc, ale stwierdziły, że już mu nie pomogą, ponieważ leży w tej wodzie od przynajmniej 10 minut, więc najprawdopodobniej jest martwy. W sumie przez 40 minut od momentu, w którym dostał zawału ten człowiek, leżał w wodzie na brzuchu przez 40 minut. Zmarł, oczywiście, że zmarł, ale przez kolejne pół godziny z hakiem, bo sprawdzałem w dwóch źródłach, podobnie dwa źródła podają dwa inne czasy. Niektórzy mówią, że było to 25 minut, niektórzy mówią 37. Jedno jest pewne. 25 pracowników państwowych, straż pożarna, karetka pogotowia, policja, obsługa helikoptera w ogóle tam przyleciała, nie wiadomo na co i po co tak naprawdę. 25 przeróżnych ratowników zjechało się na to miejsce, ale okazało się, że żaden z nich nie może podjąć akcji, ponieważ żaden z nich nie posiada odpowiednich uprawnień. A są przeróżne uprawnienia do przeprowadzania akcji w wodzie. Więc mężczyzna leżący, który dostał ataku w wodzie o głębokości pół metra, nie mógł zostać wyciągnięty przez jakąkolwiek osobę, która po prostu ryzykowałaby tylko tyle, że zamoczy sobie trampki. Ponieważ okazuje się, że
są pewne regulacje i z tymi regulacjami nie można, prawda, lecieć w kulki, nie? Są regulacje pierwszego poziomu, drugiego poziomu, trzeciego poziomu. W pierwszym poziomie, czy ci pierwsi na przykład strażacy mogą ratować osoby, które leżą w wodzie, ale tylko pod warunkiem, że woda sięga do kostek. No, tam było trochę głębiej, więc musieli poczekać na strażaków, którzy mają drugi stopień przećwiczenia. Ten drugi stopień przećwiczenia to już jest do klatki piersiowej, ale później się okazało, że znowu coś jest nie halo. Trzeci stopień przećwiczenia strażaka dopiero pozwala brać udział, wskakując do wody, kiedy trzeba uratować kogoś i dopłynąć do niego. Kiedy straż pożarna nie mogła sobie z tym poradzić, jeden z policjantów zdecydował, że może tam wejść, ale wówczas lekarze z kolei powiedzieli mu, żeby tam nie wchodził, ponieważ nie ma ubrania odpowiednio, prawda, przygotowanego i względem regulaminu spełniającego wszystkie wymogi. Nie ma tego ochronnego ubrania, żeby wydobyć faceta leżącego od pół godziny, od wtedy powiedzmy 15, 10, 20 minut, który leży w bajorku o głębokości pół metra. W 1992 roku powstały takie regulacje w Wielkiej Brytanii, które mówią o tym, w jakich ubraniach policjanci mogą wchodzić do wody, żeby podejmować akcje ratunkowe. Jest coś takiego w prawie brytyjskim, co się nazywa aktem heroizmu. W sensie strażak może złamać reguły każdego, powiedzmy, kodeksu bezpieczeństwa, jeśli zagrożone jest ludzkie życie. Żaden ze strażaków obecnych i żaden z 24 innych pracowników państwowych, ograniczanych i spętanych przeróżnymi regulacjami, nie zdecydował się na akt heroizmu z niewiadomych przyczyn. Może przez nieznajomość prawa na przykład, że mogą powiedzieć, a w życiu mam te w ogóle przepisy, biegnę ratować człowieka, który leży w kałuży. Po prostu go stamtąd wyniosę. Goście, którzy mają klub w tym parku, którzy mają restaurację i taki sportowy klub, to się nazywa Go Sport Model Yacht Club, w którym spotykają się miłośnicy łódek zdalnie sterowanych. Stoją sobie na brzegu i bzykają tymi pilotami i małe łódeczki pływają po tym jeziorku. I ci goście mówią, że oni mnóstwo razy wchodzą w spodniach czy w shortach do tego jeziora, żeby na przykład wyciągnąć łódkę, w której skończyły się baterie, albo która wpadła na jakąś mieliznę, zahaczyła o kamyk, czy po prostu coś nie działa. A tu okazuje się, że 25 specjalistów stoi dookoła na brzegu i każdy jest spętany jakimś innym punktem regulaminu. A przyznam szczerze, że tych punktów regulaminu, które spętało tych biednych 25 pracowników ochrony zdrowia, można to tak nazwać w tym wypadku? Chyba w tym wypadku ta nazwa tutaj nie pasuje. Ratowników? Nie. Tych przepisów, które znalazłem w artykule mówiącym o tym, jest mnóstwo. Zresztą mnóstwo. No, masakra. Aha, i że z Wielkiej Brytanii jeszcze Prudential się wynosi. Do Hongkongu i Singapuru. Prudential to jest bardzo duża, największa brytyjska firma ubezpieczeniowa. Przenoszą się do Hongkongu, firma z Londynu nie akceptuje nowych europejskich przepisów zwanych regułą wypłacalności. Dwa dokładnie, bo to jest sequel reguły wypłacalności. This time is for real. Najprościej mówiąc, okazuje się, że takiemu gigantowi jak Prudential bardziej opłaca się przenieść do Hongkongu niż zgodzić się na to, co proponuje Komisja Europejska. No, słuchajcie, może się okazać, że to nie jest wcale zła informacja tak naprawdę. Może nadejdzie taki piękny dzień, będzie to, nie wiem, ostatni dzień Komisji Europejskiej, w którym po prostu wszyscy rozsądni ludzie, już ostatni rozsądny człowiek przeniesie się albo do Singapuru, albo do Hongkongu, na Tajwan w ogóle. No, co za problem przecież, nie? Komisja Europejska robi wszystko, żeby chyba wszystkich rozsądnych ludzi pozbyć się z tego kontynentu. Okej, skończyliśmy poczekalnię. To dobra wiadomość. Przed nami zostało już tylko 10 newsów. Czyli podsumowanie tygodnia, główna część agenta cotygodniowa. Podsumowanie minionego, w tym wypadku 9 tygodnia 2012 roku. 10 newsach generalnie jakoś tam ominiętych przez media mainstreamowe. Powracamy do rozpatrzenia punktu 38 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Piotra Babineca oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji nie zgłoszono poprawek. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 3827.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w brzmieniu proponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 417 posłów, 406 było za, 8 przeciw, 3 się wstrzymało. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję bardzo. 3 minuty przerwy. My jesteśmy formacją bez kompleksów. Nie bójmy się historii. Agent Tomasz. A teraz na początku drugiej części naszych obrad. Numer 10. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie można wierzyć politykom i szczególnie politykom na wysokich stanowiskach. Im wyższe stanowisko, tym więcej sceptycyzmu. Zalecałbym tak w skrócie. I tu mamy polityka o bardzo wysokim statusie. Szef Europejskiego Banku Centralnego. Mario Draghi. I teraz jest pytanie. Czy w jego przedstawioną przez niego analizę można wierzyć, czy nie? Nawet jeśli bardzo, ale to bardzo byśmy chcieli w to uwierzyć. Słowa szefa Europejskiego Banku Centralnego podane przez Rzeczpospolitą. System państwa opiekuńczego, w którym obywatele mogli liczyć na niezłe zarobki, stałe zatrudnienie, godziwą emeryturę, zasiłki dla bezrobotnych i darmową, dobrą opiekę medyczną. Od niedawna do słowa darmowa opieka medyczna dodaje się jeszcze dobra opieka medyczna. Darmowa, dobra opieka medyczna. Bardzo dobrze, że to jest tutaj, oba słowa są ujęte. Ten system właśnie runął na naszych oczach. Wierzyć mu czy nie? Margaret Thatcher mówiła, że w socjalizmie najgorsze jest to, że w którymś momencie kończą ci się czyjeś pieniądze. Czyżby jej przepowiednia, czy jej możemy wierzyć, właśnie się sprawdziła? Najprawdopodobniej tak. To był wywiad dla Wall Street Journal, którego fragmenty podaje Rzepa. Jego zdaniem model społeczny, z którego Europa była tak dumna, odchodzi do przeszłości. Ja bym troszeczkę polemizował, ponieważ ten model społeczny nie odchodzi do przeszłości, tylko do USA tak naprawdę. A USA miały być przyszłością, nie? To jest kraj bardzo postępowy przecież. No ale tak, ale skoro oczywiście, nie oczywiście, bo ta relacja, że skoro Europa jest bardziej postępowym krajem, no to w takim razie, skoro my jesteśmy postępowi, a Stany Zjednoczone nie są, to odchodzi do przeszłości, czyli do Stanów Zjednoczonych. No to w zasadzie, ale z tą diagnozą nie zgadza się mnóstwo osób i właśnie Rzepa podaje całą listę tych osób. Przyznam szczerze, że możemy sobie uzupełnić oczywiście to, co powiedział szef Europejskiego Banku Centralnego tymi wywiadami, ja za chwilę do nich przejdę, ale przyznam szczerze, że mnie ta jego wypowiedź po prostu, poczułem jednocześnie ulgę, a z drugiej strony jakiś niepokój, nie do końca. Nie byłem tak super, wiecie, zadowolony z tej wiadomości. Jakoś mnie tak Mario Draghi nie uspokoił, że już ten model odchodzi do przeszłości. Coś czuję, że jeszcze będą bohatersko walczyć o utrzymanie tego smoka przy życiu. I tu generalnie podana jest definicja europejskiego modelu socjalnego. Przynajmniej europejski rozmiar, nie, przepraszam, wymiar europejski, jeszcze póki co z dzisiejszych wiadomości się dużo o nim nie dowiemy, ale przynajmniej Rzepa podaje, jak przesłuchiwani, tudzież przepytywani przez nią ekonomiści, rozumieją europejski model socjalny. Jest to wizja społeczeństwa, w którym zrównoważony wzrost gospodarczy, czyli kontrolowany wzrost gospodarczy, czyli niski, jest wykorzystywany do poprawiania warunków życia i pracy jak największej grupy obywateli. Najpierw oczywiście to chodzi o grupę obywateli zatrudnionych w administracji. Ona najpierw musi być jak największa, a potem będziemy walczyć o ich status. Miało to odróżniać Europę od Stanów Zjednoczonych, gdzie korzyści z rozwoju, zdaniem krytyków, czerpali głównie najbogatsi. No tak, szczególnie na przykład Macintosh i Apple Computers zmuszali ludzi do stania w kolejkach, do kupowania iPodów. Ci ludzie tam koczowali 4 dni pod sklepem, żeby kupić nowego iPhone'a. I to było tak straszne i tak okrutne i tylko wtedy, tylko i wyłącznie Steve Jobs czerpał korzyści z postępu i z rozwoju. Wypowiada się mnóstwo osób, przede wszystkim pierwszą osobą, która nie zgadza się z tym, że ten system upadł, jest Henning Mayer, ekonomista niemiecki z London School of Economics. To jest chyba ta szkoła, która wypuściła naszego ministra od spraw pieniędzy, Jana Wincenta Jacka Rostowskiego. I on mówi tak, nie zgadzam się z tą diagnozą. Kryzys jeszcze bardziej uzmysłowił ludziom, jak łatwo wszystko stracić i jak cenne są zabezpieczenia socjalne.
Europejskie społeczeństwa nie zgodzą się na zarzucenie idei państwa opiekuńczego. Nie no, to dobra szkoła ekonomiczna musiała być. Wstyd! Więc wiecie co, jeszcze parę cytatów. Najmądrzejszy wychodzi z tego... Najmądrzej z tych wszystkich, z tego całego artykułu wyszedł Piotr Maciej Kaczyński z Center for European Policy Studies w Brukseli, który mówi, choć w Europie są różne modele państw opiekuńczych, to mają wspólną cechę. Wszystkie przechodzą kryzys. No bo tak już jest z państwem opiekuńczym, że w takim państwie model państwa opiekuńczego wymaga najwięcej opieki. Nieważne, jaki sposób znajdziemy na to, żeby uratować Europę w tym momencie naprawdę dramatycznie kryzysowym i niebezpiecznym, także dla Polski. Przed tygodniem wspominaliśmy coś na temat Joachima Gauka, który najprawdopodobniej zostanie prezydentem naszych zachodnich sąsiadów. Jednocześnie mówiliśmy o tym, że Unia Europejska, już tutaj z inicjatywy Francuzów z kolei, będzie do europejskich szkół wprowadzać jakiś wspólny przedmiot, który ma wszystkie dzieci sprowadzić do wymiaru europejskiego, uczyć ich o wymiarze europejskim. Coś takiego było w zeszłym tygodniu. Podobnie też wspomnieliśmy, że właśnie Joachimowi Gaukowi ponoć brakuje tego europejskiego wymiaru. To już nie wspominałem tego ja, tylko dziennikarze jednego z programów radiowych w Polsce mówili o tym, że fajny z niego facet, ale brakuje mu wymiaru europejskiego. Stąd też wziął się pomysł na konkurs poetycki o tym, czym jest tak naprawdę wymiar europejski. Co to znaczy wymiar europejski? Osobom, czy też osobie, która wytłumaczy mi w prostych słowach, ale za pomocą wiersza, czym ten wymiar europejski jest, obiecałem podkoszulkę. Podkoszulka już powstaje, moi drodzy. I w sumie nie był to jak w jakiś sposób planowany konkurs. Ja nie myślałem o tym przed odcinkiem, tak po prostu rzuciłem, że kto wytłumaczy, kto napisze wiersz, minimum 4 wersy, żeby to się jeszcze w miarę jakoś tam rymowało, będzie mógł wziąć udział w konkursie. Wierszy tworów poetyckich dostałem mnóstwo. Nie wszystkie się rymują, nie wszystkie mają 4 wersy, ale stwierdziłem, że to jest nieważne. Ważne, żebyśmy dzięki tej inicjatywie t-shirtowej zrozumieli, czym jest wymiar europejski. Przyznam szczerze, zdziwiłem się, że wymiar europejski, takie hasło niesprecyzowane, taki byt astralny, można powiedzieć, tak dużej ilości osób wydaje się rzeczą oczywistą, że nawet potrafią na ten temat napisać wiersz. Przytoczę zatem kilka z nich. Czy to w lecie, czy w jesieni, poznasz posła po czerwieni, gdy z komisji jakieś wały powiedzą, że jego wymiar europejskości jest zbyt mały. Enem na przykład taki wiersz walnął, Mateusz walnął takie haiku w zasadzie, trzy wersy mi tylko przesłał, ale bardzo jest to ciekawa sprawa. Szukaj z lupą wymiar europejski w luźnym zwisie. Bardzo ładna rzecz. Katarzyna w ogóle wysłała, no powiem szczerze, rymowany to jest łamaniec, jeśli o to chodzi. Polityk bez wymiaru europejskiego nie nadaje się, bo nie nadaje w TV przemówień w formacie ED, w którym po założeniu różowych okularów z przydziału cudnie wygląda perspektywa życia na socjalu. W eurowymiarze wszystko zdaje się do przodu, prze i nie dość, że z ekranu wychodzą niemal żywe ręce, sięgające po moje i twoje pieniądze, to jeszcze faktycznie pomimo odległości je wydające. Bo ten wymiar to taki antonim umiaru, którego bez wątpienia brakuje w UE. I jeszcze może szybko na zakończenie tego wejścia Kierosz. Tu akurat 4 wersiki, więc jest szybciutko. Wymiar europejski to jest ten jeden. Po co nam innych wymiarów 7? Dwuwymiar 3D, po co to komu? Jeden wystarczy, idź już do domu. Jak więc widzicie, stylistycznie jest rozrzutność gigantyczna. Dobra, ale jeszcze dzisiaj wrócimy do wierszy, ok? Tak w ramach oddechu między przytłaczającą ilością informacji ominiętych przez media w minionym tygodniu. Agent Tomasz. Plan by some Democrats in Michigan to create chaos in tomorrow's Republican primary. Are the Democrats kneeling at the altar of Rush Limbaugh? Does Rick Santorum have some sort of an operation chaos of his own going on in Michigan? Numer 9. Strasznie mało miejsca poświęca się w mediach kampanii republikańskiej. Teraz, którzy mają kandydatów na kandydatów. Mają 4 kandydatów na kandydata. To znaczy... Wiadomo, są prawybory i republikanie muszą urodzić jednego super kandydata, którego już za moment będą chuchać, dmuchać, przygotowywać do tego, żeby stanął na jesień do walki z Barackiem Obamą i żeby jeszcze przy okazji z nim wygrał, skoro już tyle pieszczenia się
nad tym kandydatem jest. No i w tym momencie tak, mamy sytuację pod tytułem Mitt Romney, czyli ten człowiek, którego TVN nie lubi, to co kiedyś w agencie mówiliśmy, jak go tam chcieli pomazać, że jest bogaty, że jest za bogaty, że ma Cadillaca, że coś tam, że jego żona ma 7 Cadillaców, że jest, no generalnie jest biznesmenem, więc go nie lubią. Powiedziano tam wtedy, to możecie sobie chyba cofnąć, pamiętam kiedy to było, to powiedział, że lubi zwalniać ludzi, tak? Powiedział dużą, miał dużą, długą, parominutową wypowiedź, oczywiście NBC, a za NBC jak zawsze TVN wycięło tylko, że lubi zwalniać ludzi. Co do kontekstu tej wypowiedzi, no to nie musi to być jakiś super najlepszy wolnorynkowiec, ale w porównaniu z Barackiem Obamą to ten człowiek mówi naprawdę z sensem. Michigan to jest taki stan, który ledwo zipie, tam generalnie rządziły związki zawodowe. Wciśnijcie sobie na YouTubie Detroit modelowe miasto. To wiecie się wszystkiego a propos tego stanu, ja nie będę tego tłumaczył. Czyli generalnie bieda z nędzą. Jak jakiś hollywoodzki producent chce nakręcić film, który wygląda jak miasto przyszłości po zagładzie nuklearnej, to kręci ten film w Detroit. Czy to będzie Gliniarz z Beverly Hills, czy Robocop, to wszystkie rzeczy kręci się w Detroit, bo już nie trzeba budować scenografii, CGI, efektów komputerowych. To miasto wygląda jak po bombie atomowej. Ważne jest, że w Michigan w zeszłym tygodniu starł się, w zasadzie wszyscy się starli ze sobą tak na dobrą sprawę. Czterej kandydaci republikańscy na kandydata wygrał oczywiście Mitt Romney, no bo któż inny miałby to wygrać, on już od jakiegoś czasu wygrywa. Ron Paul gdzieś generalnie na końcu, albo ostatni, albo przedostatni, gdzieś to się w ogóle już chyba z Ronem Paulem za wiele nie wydarzy w tej kampanii. We wtorek przyszły, i o tym będziemy mówić w agencie za tydzień, w najbliższy wtorek jest tak zwany super wtorek, czyli w 10 jednocześnie Stanach będą odbywać się prawybory. I tu myślę, że w tym momencie TVN coś tam mniej więcej o tym powie. Natomiast ja tu mam sytuację, małą powtórkę z historii. Parę lat temu, kiedy 2008 rok, kiedy Hillary Clinton walczyła z Barackiem Obamą, to Rush Limbaugh, to jest taki radiowiec, taki agent tylko, że w Stanach Zjednoczonych, stwierdził, że republikanie na tych spotkaniach demokratów, na których mają wstęp i na których mogą głosować, bo na niektórych spotkaniach prawyborczych mogą głosować tylko zarejestrowani demokraci, ale tam, gdzie głosy są otwarte, żeby republikanie tam wchodzili i głosowali na Hillary Clinton, ponieważ ona ma mniejsze szanse wygrania. Rush nazwał ten pomysł operacją chaos. Generalnie chodziło o stworzenie zamętu, który sprawi, że przez troszeczkę dłużej Hillary będzie się z Barackiem ścierać. Rush Limbaugh was advocating vote for Hillary Clinton as long as possible. Rush Limbaugh talked about Operation Chaos in 2008. It's not unheard of before that people have thought along these lines. Rush Limbaugh said that with the Operation Chaos. No i w tym momencie demokraci postanowili zrobić dokładnie taką samą historię. W zasadzie republikanie, nawet nie wszyscy może, ale przynajmniej Santorum, czyli ten póki co piastujący drugie miejsce w wyścigu kandydata, rozesłał do demokratów, związkowców, zarejestrowanych demokratów, ludzi deklarujących się jako ci, którzy będą głosować na Baracka Obamę, tak zwane robocalls. Robocalls to są po prostu nagrane, to jest nagrany podcast, to jest dwu- czy jednominutowa wypowiedź nagrana przez polityka, która jest automatycznie wysyłana na numer twój telefonu. Jeśli jesteś w tej bazie, jeśli twój numer telefonu w jakiś sposób został, no wiecie o co chodzi, jeśli Gmail cię sprzedał, nie? I ci demokraci, związkowcy i tak dalej, członkowie partii komunistycznej, etc., dostali wiadomość od Ricka Santoruma, żeby na niego głosować w Michigan w zeszły wtorek. Romney supported the bailouts for his Wall Street billionaire buddies, but opposed the auto bailouts. On Tuesday, joined Democrats who are going to send a loud message to Massachusetts Mitt Romney by voting for Rick Santorum for president. No i oczywiście w tym, dobra, dla uproszczenia nazwijmy to podcaście, który Rick Santorum wysłał tym wszystkim przedstawicielom głębokiej michigańskiej lewicy. No tam oczywiście zmieszał z błotem właśnie Romneya jako kogoś, kto był przeciwny bailoutowi dla zakładów tych naprawczych samochodowych w Detroit i tak dalej, i tak dalej. I uważał, że to jest złe i tak próbował tych związkowców nakręcić. No tu troszeczkę zapomniał, że sam też głosował przeciwko tym bailoutom, więc w sumie to trochę nieładnie tak z jego strony.
Ale jak się okazuje, demokraci sami już dawniej wpadli na ten pomysł, kiedy już demokraci obserwowali to, co się dzieje w Partii Republikańskiej, te wszystkie zmagania ze sobą tych kandydatów na kandydata, czyli Newta Gingricha, Rona Paula, Santoruma i Romneya właśnie, postanowili, że będą głosować na tego słabszego, czyli na Santoruma. Santorum dostał 37, Romney dostał 42. Democrats are trying their own paradigm of Rush Limbaugh's Operation Chaos. Czyli różnica była, można powiedzieć, niewielka. Jeśli doda się do tego, że mnóstwo głosów oddanych na Santoruma to był wynik właśnie tej operacji chaos, no to można sobie wyobrazić, że Mitt Romney po prostu wygra w tak zwanych cuglach. Szczególnie, że we wtorek, na zbliższy wtorek w 10 stanach właśnie taki kolejny plebiscyt popularności się odbędzie. I tak naprawdę jesteśmy już, można powiedzieć, u schyłku, ponieważ kolejnych punktów zwrotnych, jakichś takich poważnych, nie ma. Super wtorek za te właśnie kilkadziesiąt godzin praktycznie wyjaśni sytuację. I jeśli nawet Gingrich, czy Ron Paul, czy Santorum, czy którykolwiek z nich, który nie wygra, nie dostanie największej ilości głosów, oni mogą startować jako kandydaci niezależni, ale raczej Republikanie, Partia Republikańska oficjalnie poprze tego, który zdobędzie w najbliższy wtorek największą ilość punktów. No to jest, wiecie, to jest jak 9 do 1. No, może zdarzyć się inaczej, ale generalnie nie liczyłbym na cuda. Santorum może dobrze zapunktować, ponieważ wiele z tych 10 stanów to są tak zwane stany pasa biblijnego, czyli tam jest bardzo dużo osób bardzo głęboko wierzących, a Santorum próbuje jechać na tym właśnie, że on jest bardzo wierzący. Ja musiałem szukać w internecie, żeby dowiedzieć, jakie on ma poglądy ekonomiczne. Mitt Romney jedzie na poglądach ekonomicznych i robi to w świetny sposób, bo on mówi jasno o tym, że Obama był porażką, a on ma sukces w biznesie, więc co tu kryć? No Boże, opiera się na jakichś sensownych założeniach. Mimo tego tak naprawdę, że jest on gdzieś tam takim republikaninem, wiecie, w pół drogi. Jedną nogą w lewo, drugą nogą w prawo, także jest troszeczkę człowiekiem niepewnym. Jeśli będzie chciał się zaprezentować jako anty-Obama, to ma naprawdę duże szanse. Czyli wspomnieliśmy o Robocalls, wspomnieliśmy o operacji Chaos, tak więc jeśli dojdzie do jakiegośkolwiek incydentu w przeciągu tego weekendu związanego z Robocalls albo operacją Chaos, to już nie będzie trzeba do tego wracać, wszystko będzie jasne. No szkoda, że takich niuansików nie ma w mediach, ale cóż, od tego jest agent Tomasz. .pl. This call is supported by hardworking Democratic men and women and paid for by Rick Santorum for president. There were some politicians who said we should do that. Some even said we should let Detroit go bankrupt. Zaglądamy do naszej skrzynki pełnej europoezji. Przed nami trzej kolejni kandydaci. Będzie to Desper. Nie, dwaj, przepraszam, dwaj, bo Gantz wysłał dwa wiersze. Ja nie wiem, czy w ogóle nie napisałem, w zasadzie nie napisałem regulaminu tego konkursu. Regulamin jest prosty, jak wygrasz, dostajesz t-shirt z logiem agenta. Pierwszy w historii światowego podcastingu t-shirt agentowy. Dobra, czyli dwóch tak naprawdę będzie wariatów, Desper i Gantz. Tak więc zaczniemy od Gantza, w środku będzie Desper, a później znowu Gantz. A co? Hiperprzestrzeń europejska. Był sobie fizyk, który n-wymiarową przestrzenią się zajmował, mimo że Nobla dostał, przed europejską nauką skapitulował. Nauki przyrodnicze porzucił i przez aquis communautare zarywał noce. Dowiedział się, że w UE ślimak to ryba, a marchew owocem. Teraz z dostępnych wymiarów najwyższy europejski studiował. To bardzo, bardzo ładne to jest. Dobra, to był Gantz jeszcze będzie za moment, a teraz Desper. W nieimperialnym imperium istnieje nieznany wymiar, gdzie walutowe histerium, gdzie podwodnym ptakiem dynia. Byt to raczej abstrakcyjny, lecz na tyle atrakcyjny, że w nim zmieścisz każdy przykład. Każdy euroregulator da ci na ten temat wykład. Edukacja europejska, wspólna polityka wiejska, jaką ścierkę mieć do garów, rzecz to euro jest wymiaru. Taką stukankę zaprezentował Desper, a jeszcze na moment Gantz wraca w utworze pod tytułem Eurokrata. Mówiliśmy o eurokratach bardzo dużo chyba w pierwszym sezonie agenta, czy to jest ta krata, co można do Cinquecento wkładać, czy co innego. Okej, nieważne. Był raz polityk z Brukseli, którego nigdzie nie chcieli, ale ciężko pracował, aż komunizm zbudował i tyle go w Unii widzieli. Numer 8. Wiedzieliście o tym, że w Polsce mamy jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych na świecie? Przynajmniej w kategorii kolarstwa?
Hala BGŻ Arena w Pruszkowie. Otwarta 2008 rok z wielką pompą. Jeden z trzech najnowocześniejszych obiektów tego typu na świecie. Wrzesień 2008 odbywają się tam Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. W marcu 2009 Mistrzostwa Świata. No, duma taka, że po prostu stadion nasz narodowy to już chyba tylko nasz stadion narodowy stoi wyżej. Ale jak to jest? 2008 rok otwarcie, koszt 92 miliony. Przynajmniej tyle wtedy Polski Związek Kolarski zapłacił Mostostalowi. 92 miliony złotych. No to całkiem obiekcik, można powiedzieć. No nie, no dobra, przy naszym stadionie to jest w zasadzie Orlik, nie? 92 miliony, co to jest? Co ty za to zbudujesz? Schodów dobrych nawet nie zbudujesz. A oni zbudowali cały obiekt, moi drodzy. Niesamowite. Okazało się, że do dnia dzisiejszego, między 2008 rokiem a dzisiaj, musiano jeszcze przeprowadzić parę takich tam poprawek konstrukcyjnych o wartości 5,3 milionów złotych. Generalnie były to wymogi związane z homologacją, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, tam wchodziło w grę postawienie dosyć drogiej szklanej bandy. PZKOL, czyli Polski Związek Kolarski, bo to KOL jest skrótem od kolarza, z Mostostalem podpisali aneks do umowy. Za chwilę Ministerstwo Sportu wycofało się z deklaracji dopłat do inwestycji. A cóż, i wtedy nagle Mostostal został z niezapłaconymi fakturami. No i moi drodzy, okazuje się, że ten obiekt, hala BGŻ Arena, mimo tego, że BGŻ już od dłuższego czasu nie sponsoruje kolarzy w Polsce, to jednak zapewniło sobie to, że ta nazwa będzie w tej arenie. W sensie nie sponsoruje już tej areny. Okazuje się, że ten obiekt może zostać sprzedany za dużo mniejsze pieniądze właśnie po to, żeby zapłacić tą końcówkę. Czyli te 92 plus 55,3, w zaokrągleniu powiedzmy z inflacją, że to jest 100 milionów złotych, zostanie sprzedane, zlicytowane, pewnie o dużo mniejszej, na dużo mniejszą kwotę, żeby właśnie można było zapłacić te ostatnie faktury. Ponieważ Polski Związek Kolarstwa nie dostanie dotacji od ministrzyny Muszyny, raczej nic się na to nie zapowiada, a musi zapłacić te pieniądze Mostostalowi. I z racji tego, że tonie w długach, ponieważ jest to państwowa organizacja, więc tonie w długach i jednocześnie istnieje, to nie wiem, no już to powiedziałem, prawda? Dojdzie do tej kretyńskiej, idiotycznej sytuacji. Ale coraz częściej słyszymy o takich rzeczach, nie? Że jakąś tam niedobuduje się na Euro 2012 jakiejś linii energetycznej, która ma stanowić zabezpieczenie energetyczne dla Stadionu Narodowego, ponieważ ostatnie 5% nie ma pieniędzy na to, żeby zbudować ostatnich 5% tej linii, kiedy już 95% stoi gotowych, budowanej specjalnie na Euro. Nie ma pieniędzy na ostatnie 5%, więc nie będzie zabezpieczenia energetycznego na wypadek, gdyby tam prąd miał wysiąść. Ja myślę, że bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której gaśnie prąd na stadionie, nie? Wyobraźcie sobie wielki stadion oświetlony z setką lamp i zróbcie cięcie do totalnej czerni. To jest tak proste. I tu znowu brakuje 5%, no nie? Powiedzmy 6% sumy. Nie ma skąd tych 5,3 miliona złotych wytrzasnąć. Może i słusznie, że ich nie ma skąd wytrzasnąć. Bo innymi słowy oznaczałoby to tylko i wyłącznie dojenie podatników. I cóż, i hale... Piękną, wspaniałą halę, która posiada tor drewniany z sosny syberyjskiej, którego utrzymanie w zimie potrafi kosztować do 120 tysięcy miesięcznie. Ten piękny tor zostanie przerobiony może na stadion dziesięciolecia, może to jest jakiś pomysł. To jest Pruszków, nie? Jakby nie było. To może tam będzie można otworzyć z powrotem, zaprosić tych handlarzy, prawda? Ta cała wschodnia kultura handlowa będzie mogła się tam z powrotem zainstalować. Może jest to jakieś rozwiązanie, może przynajmniej wtedy nie trzeba będzie tego utrzymywać, a jeszcze będą z tego pieniądze. Na tej drewnianej sośnie syberyjskiej, zresztą tam wielu chyba też z Syberii przyjedzie, tych, prawda, biznesmenów. No, dobra, to już zobaczą, jak poczują się jak u siebie tak naprawdę. Dobra, ja sobie robię. Oczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo smutna historia. To jest jakieś marnotrawstwo, nie wiem, którego ja nie potrafię zrozumieć. Wszystko jest jasne, wszystko jest oczywiste, wszystko jest jasne. Wiecie, no Mostostal wisi z fakturami jemu wiszą. 6 milionów złotych faktur. No i wiadomo, że jak już wyrok zapadnie, to on po prostu zapuka do PZKOL-u z tymi 6 milionami. A goście z PZKOL-u mówią, co z tego, nie? Jedyny majątek, który możemy zlicytować, to jest właśnie ta arena. To tak, wiecie co, jak wszyscy gadają o futbolu, to tak przez moment zrobiliśmy przerwę, żeby pogadać o rowerach. Że nie tylko Polska, nie tylko futbolem stoi. Władza ludowa jest zawsze otwarta do współpracy
ze wszystkimi społecznymi siłami na gruncie socjalistycznej Polski. Polska zainteresowana jest działaniem we wszystkich możliwych kierunkach na rzecz wzmocnienia strefy euro. Przed państwem antyniusy. Sąd Okręgowy w Gdańsku rozpatrzy od nowa wszystkie wyroki w sprawie zniesławienia osoby Lecha Wałęsy. Przyczyną tej jakże kosztownej decyzji o rewizji setek tomów akt kilkudziesięciu procesów jest fakt ujawnienia sobowtóra, jedynego elektryka rozpoznawalnego na całym świecie. Skazany na łączną sumę 7 milionów złotych zadośćuczynienia, działacz związkowy Krzysztof Wyszkowski liczy, że w związku z rewizją sąd obetnie zawrotną sumę o połowę, przypisując część z nieważeń sobowtórowi. Sobowtór kończącego pierwszą turę prezydentury Baracka Obamy obiecał przekazać z pieniędzy podatników kolejne $30 na ratowanie przyzakładowej stołówki General Motors borykającej się z brakiem sztućców i szklanek. Oryginalny Barack Obama wypoczywał na Hawajach, podczas gdy drugi klon, zwany żartobliwie przez dziennikarzy New York Times Barry od Kopary, odwalał czarną robotę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, klony zawsze w terenie. Europejska Liga LGBTV, zajmująca się walką o prawa gejów, zaapelowała do Trybunału Haskiego, Fundacji Van Helsińskiej, Komitetu Zdrowej Europy oraz wszystkich 28 ministrów zdrowia o wprowadzenie zakazu dokonywania aborcji. Zmiana stanowiska tej dotychczas skrajnie lewicowej organizacji spowodowana jest opublikowaniem wyników 4-letnich badań nad wpływem wiedzy rodziców o preferencjach seksualnych płodu na decyzję o przerwaniu ciąży. 96% rodziców potencjalnych homoseksualistów podejmowało decyzję o aborcji. W przypadku wykrycia zespołu Downa średnia spadała do 50%, permanentnego rudzielstwa 36%, wegetarianizmu 28%, upodobania do zapinanych na zamek swetrów 13%. Niniejszym Liga LGBTV zapowiedziała rozszerzenie pola walki o prawa gejów nienarodzonych. To były antyniusy. To nie nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejmie, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych, męskich ambicji. Kto będzie samcem alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się... Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, że bez strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? And I think, frankly, when it comes to chaos, you ain't seen nothing yet. Numer 7. Kiedy drukuję sobie informacje do tej dziesiątki, do podsumowania tygodnia w informacjach ominiętych przez mainstreamowe media, to najpierw siadam z żółtym markerem i zaznaczam najważniejsze rzeczy. To jest takie pierwsze czytanie. Parę godzin później najczęściej pierwsze czytanie odbywa się w czwartek, drugie czytanie odbywa się w piątek. Siadam z kolei z pomarańczowym flamastrem i zaznaczam niuanse. Po drugim czytaniu generalnie ta informacja jest cała zamazana. To jest po prostu wystarczy, żeby się siąść i od początku ją całą rzeczać, całą kartkę. Tak więc w ogóle na nic to się nie zdaje, bo okazuje się nagle, że wszystko jest zamazane. A przyznam szczerze, że mam przed sobą taką informację, którą po prostu można po prostu całą pędzlem pociągnąć, bo tu nie ma sensu jechać po linijkach, po literkach, autentycznie. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że PETA i kilka organizacji jej podobnych chcą rozszerzyć 13. poprawkę Konstytucji Stanów Zjednoczonych na orki. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że chcą delfinom nadać status nieludzkich osób, a rozciągnięcie 13. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych to jest ta kwestia, w której znosi się niewolnictwo. To jest generalnie ten motyw. Czyli generalnie na przykład psy w policji nie mogłyby pracować, bo jeśli by na nie rozszerzyć, prawda, definicję niewolnictwa, to by się okazało, że psy pracujące na przykład w służbach celnych są niewolnikami. Trzeba je stamtąd zwolnić. Nie byłoby dorożek do ślubu, nie byłoby niczego. Psy dla niewidomych na przykład odpadają. Pies osoby niewidomej jest jej niewolnikiem według definicji PETY.
I to należy znieść, bo zwierzęta są osobami nieludzkimi, czyli non-human person. Nie dlatego są nieludzkie, żeby miały czynić komuś krzywdę, tylko są po prostu non-human persons, czyli nieludzkie osoby. Mają osobowość, ale nie są ludźmi. W tym tygodniu mamy PETę znowu na tablicy i moi drodzy, wczoraj do mnie doszła ta informacja, a dzisiaj już jest na całym internecie. Ja mam wrażenie, że ten news przebije się do głównego źródła. Center for Consumer Freedom, czyli Centrum Konsumenckiej Wolności, przyjrzało się organizacji PETA, której nazwę tłumaczy się jako Ludzie dla Etycznego Traktowania Zwierząt. I ci ludzie dla etycznego traktowania zwierząt, tudzież ludzie na rzecz etycznego traktowania zwierząt, przeskanowani od lewa do prawa przez właśnie CCF, czyli Centrum Konsumenckiej Wolności, nie wyglądają tak etycznie. Według wyników tych badań CCF, wychodzi na to, że w 2011 roku PETA, organizacja, która zajmuje się zwierzętami, znajduje dla nich dom, żywi, karmi, leczy, jest w ogóle po prostu wspaniała. Generalnie uśmierca 95% zwierząt, które trafiają pod jej, można byłoby powiedzieć skrzydła, ale to będzie źle brzmieć, które do nich trafia po prostu. Czyli generalnie przejmują zwierzęta, które teoretycznie żyją w złych warunkach. No wiecie, ja nie wiem tego, skąd oni biorą te zwierzęta, bo ze schronisk ich na pewno nie zabierają, bo z tego co wiem, w Polsce na przykład schroniska są przepełnione wszystkie. Po prostu. I jakoś chyba tam się PETA nie zgłasza. Nie wiem, może w ramach akcji promocyjnej przyniesie parę puszek Pedigree Pala, ale to wszystko, tylko żeby zrobić dobry PR. Natomiast okazuje się, że jeśli już jakiś zwierzak dostanie się pod opiekę ludzi na rzecz etycznego traktowania zwierząt, to ma 95-5, że nie przeżyje więcej niż roku. Chyba taki sam procent mieli w Oświęcimiu, nie? Że tak raczej pierwszego roku trudno było przeżyć i bardzo małe, że przeżyje się drugi rok. To coś PETA zaczyna iść w te same liczby. A jeśli mówimy o liczbach, CCF doliczyło się, że od 1998 roku PETA uśmierciła, zabiła ponad 27 tysięcy zwierząt w samej centrali w Norfolk, w Virginii. Te badania wyszły 16 stycznia i teraz dopiero zrobiło się gorąco na internecie. Prawie 2000, bo 1911 kotów i psów zeszłego roku. Znalazła za to dom, ponieważ tak jak ustaliliśmy, są zwierzęta, które rzeczywiście znajdują dom za pośrednictwem działaczy PETA. Tych zwierząt było dokładnie 24. Nice. Jak mówi Rick Berman, który jest szefem CCF, PETA wcale nie zwalnia swoich aktywności rzeźniczych. Wygląda na to, że PETA jest bardziej zainteresowana zbieraniem funduszy, prowadzeniem kampanii w mediach, niż jakimkolwiek znajdowaniem odpowiednich domów dla psów i kotów, co teoretycznie jest ich pierwszą misją. PETA ma niemały budżet roczny, ponieważ ich roczny budżet wynosi 37 milionów dolarów. Dokładnie bliżej PETA i jakby strukturom administracyjnym przyglądał się dr Daniel Kowicz, który przeprowadził całe śledztwo i mówi jasno, że ośrodki, które są pod nadzorem PETA, nie spełniają jakichkolwiek warunków, żeby kiedykolwiek miały tam nocować czy żyć jakiekolwiek zwierzęta. Stąd po prostu te wszystkie zwierzęta są praktycznie natychmiast zabijane. 84% zwierząt, które trafia pod opiekę PETA, zabijane jest w przeciągu pierwszej doby. 84%. Oczywiście PETA mówi, że oczywiście jak najbardziej uśmiercamy, jest tam eutanazja i tak dalej, trzeba usypiać zwierzęta, przecież one cierpią, są większość ze zwierząt, które my bierzemy pod opiekę, tak naprawdę to już stoją trzema nogami nad grobem, albo są w jakiś sposób niemożliwe do zaadoptowania, albo są po prostu bardzo agresywne. I tutaj w to by można jeszcze częściowo uwierzyć, chociaż jeśli 84% zwierząt, które oni biorą pod opiekę, ginie w przeciągu pierwszej doby, To trudno nazwać to ratowaniem zwierząt przede wszystkim, albo też etycznym traktowaniem zwierząt. No chyba, że oni rozumieją eutanazję w ogóle jako część po prostu etyki takiej już stuprocentowej i co my się w ogóle, jacyś spoceni frustraci, czepiamy w ogóle etycznego traktowania zwierząt. Cyjankiem potasu. Może oni się tak powinni nazwać do końca. Ludzie na rzecz etycznego traktowania zwierząt cyjankiem potasu. Taka może, bo to jest tylko skrót nazwy. Nie powinniśmy się w ogóle czepiać. Może oni od początku mieli to swoje tam wpisane w annałach swoich ksiąg, do których nikt nigdy nie dotarł, ponieważ wydawało się, że to jest naprawdę dobra i pożyteczna organizacja. Można byłoby nawet w to uwierzyć, że oni zabijają same jakieś takie zwierzęta, w sensie dokonują eutanazji na już takich schorowanych zwierzętach, które już tak długo nie pociągną i tylko cierpią. Przypomina się pewna anegdota z 2005 roku, w której
dwóch pracowników PETY zostało oddelegowanych do tego, żeby w ciężarówce dokonywać tych etycznych, prawda, usypień. I ci dwaj pracownicy PETY zostali aresztowani, kiedy próbowali właśnie w północnej Karolinie na wysypisku śmieci wyrzucić trupy tych wszystkich zwierząt, tą całą padlinę. Wtedy zostali aresztowani przez policję i według ich zeznań nie były to bynajmniej zwierzęta, które byłyby chore, schorowane, agresywne i tak dalej. Ponoć były to całkiem przemiłe pieski i kotki. Tak więc znowu nie wiadomo, komu wierzyć. Działaczom pozarządowym, panowi Rickowi Bermanowi z Centrum Wolności Konsumenckiej, policjantom, czy może pracownikom PETY, którzy zabijają przemiłe zwierzaczki w ramach oczywiście etycznego traktowania zwierząt. Numer 6. Tym razem informacja z kategorii wkręcanie ciemnoty. Ta kategoria wiele razy już pojawiała się w Agencie. Chodzi oczywiście o żarówki różnego rodzaju. Tym razem może się okazać, że wszyscy ci, którzy uwierzyli Unii Europejskiej w to, że zakaz sprzedawania żarówek powyżej tam 75 watów czy coś takiego jest słuszny i zaopatrzyli się w lampy halogenowe, które są lampami, prawda, niskonapięciowym źródłem światła i tak dalej, które są bardzo ekologiczne, nie męczą tak wzroku jak te tak zwane energooszczędne lampy. Może się okazać, że znowu zostali wkręceni w żarówkę, ponieważ jak się okazuje, Unia Europejska planuje zakazać też teraz sprzedaży lampek halogenowych, czyli mało jej było chaosu związanego z tamtym zakazem, z tamtym przejściem. W tym momencie będzie zmuszać klientów do kupowania alternatywnych żarówek, które w Anglii na przykład potrafią kosztować 12 razy więcej. A nie wiadomo też, czy przed samą zmianą, jeśli oczywiście zostanie to klepnięte, bo na razie to jest chyba tylko sonda, którą Komisja Europejska wypuszcza, żeby sprawdzić, jakie są nastroje ludzi, czy już w ogóle nie jesteśmy takimi neptykami, którzy już nie reagują na kolejne ograniczenia, którzy już mówią tak, tak, wierzę komisji, komisja ma zawsze rację, tylko komisja. Czy jeszcze jest w narodzie troszeczkę buntu, który by powiedział, czy wyście po prostu nie oszaleli? No ostatnio przejechali się trochę na ACTA, nie? Zresztą wciąż tam próbują, wciąż się próbuje zrobić, że ACTA to prawdziwa demokracja, to prawdziwa wolność i tak. Wciąż takie rzeczy słyszę z Komisji Europejskiej, już nie chcę się tym zajmować, bo naprawdę już o ACTA dość, zero. Przynajmniej w Agencie. Zbyt mainstreamowy jest to temat, powiedzmy, żeby mówić o tym tutaj, ale wciąż słychać, że ponoć ACTA to właśnie dobra jest rzecz, to, że to jest dobre, że to wszystko demokracja. No nie wiem, tak przynajmniej krzyczy do mnie głos Komisji Europejskiej z nagłówków wszelkich newsletterów parlamentarnych. Zakaz zmusi użytkowników do kupowania żarówek energooszczędnych i opartych od jody LED. No bo to tak jak z tym gazem, nie? Chodzi o to, żeby podwyższyć akcyzę na benzynę, żeby ludzie kupowali gaz, czy żeby podwyższyć akcyzę na gaz, żeby ludzie kupowali benzynę. To są takie metody, jak zwiększyć sprzedaż czegoś, jak zwiększyć popyt, nie? To przez ograniczanie podaży. No, to bardzo logiczne, prawda, oczywiście typowo wolnorynkowy, zdecentralizowany do reszty mechanizm. I w tym wypadku bardzo dziwna rzecz się dzieje, jeśli chodzi o te żarówki, ponieważ nawet producenci żarówek, przynajmniej w Anglii, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, bo tego newsa mam akurat z Wielkiej Brytanii, nawet sprzedawcy żarówek są temu przeciwni. W poprzednim wypadku, kiedy zakazywano sprzedawać zwykłych, przeźroczystych, mocnych żarówek, tych setek i mocniejszych od nich, to ci sprzedawcy byli jacyś tacy bardzo okej. Okay. Tym się po wielokroć słyszałem tutaj opinie, nawet w Agencie je cytowałem, o tym, że jakieś domy handlowe bardzo się cieszą, że to fajnie, że im interes, że to są droższe żarówki, więc będą sprzedawać teraz te energooszczędne, więc będzie większa marża i więcej zarobią, bla, bla, bla. Znowu oczywiście typowo wolnorynkowy mechanizm. W tym wypadku okazuje się, że sprzedawcy są przerażeni, mówią, już nie chcemy żadnych zmian, już nie chcemy, żeby Komisja Europejska cokolwiek mieszała. Ja przyznam, mam u siebie w domu kilka tych halogenów, to są takie spoty, wiecie o co chodzi, takie małe, śmieszne, trójkątne żaróweczki. Wyglądają jak bombki, jak taki wkład do starych latarek jeszcze w PRL-u, co były, srebrny z takimi małymi kwadracikami. To bardzo fajna rzecz jest, jakoś przyznam szczerze, nie jestem przekonany do tak zwanych energooszczędnych, jakoś w ogóle, szczególnie, że już kiedy na te energooszczędne przechodziliśmy, to agent dosyć dużo miejsca im poświęcał, więc jakoś tak trudno byłoby teraz sobie w domu po tych wszystkich agentach wkręcić energooszczędne żarówki. Jakbyście wiedzieli może, to prześlijcie na radiomałpa.agentomasz.pl, czy można zwozić setki i dwusetki z Ukrainy, jakby ktoś wiedział na ten temat, bo ja bym się z chęcią zaopatrzył w coś takiego. A mam chwilowo dosyć daleko na Ukrainę, więc może przy okazji, jak będę w Polsce, to może odkupiłbym od kogoś klasyczne setki
z chęcią. Dobra, okej, żartowałem, oczywiście, nie wysyłajcie żadnych maili na radio@agenttomasz.pl, chyba że potraficie za pomocą wiersza wytłumaczyć, co to jest wymiar europejski. Agent Tomasz. Numer 5. Federacja UEFA zarobi na Euro 2012 około 1,35 miliarda euro. 840 milionów z praw telewizyjnych, 290 milionów od sponsorów, 125 milionów z biletów, 100 milionów z wejściówek dla VIP-ów. No, jest tego dosyć sporo. Do tego jeszcze dojdą ulgi podatkowe, które nie wiem, czy można wliczyć na ich konto. Będzie tego około kilkudziesięciu milionów złotych. To są podatki, te kilkadziesiąt milionów złotych, to są podatki, których UEFA nie zapłaci w Polsce, jak się właśnie dowiedziałem, mimo tego, że polski rząd już w 2005 roku zgodził się, że tak powiem, na małą abolicję podatkową, bo właśnie 7 lat temu zgodziliśmy się na to, by Europejska Federacja nie płaciła wszystkich możliwych podatków. Zwolniliśmy ich ze wszystkich możliwych podatków, czyli jak zawsze wygrywa kasyno, nieważnie od tego, kto wyjdzie z pieniędzmi. I WP.pl podaje bardzo fajny artykulik, tutaj zebrał bardzo dużo ładnych wywiadów na ten temat. Mi się osobiście podobał najbardziej wytłumaczenie pani Sylwii Stelmachowskiej. Pani Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów się wywodzi i pani Sylwia walnęła w ogóle takie hasło, które mnie totalnie rozwaliło, ponieważ to teraz zaczyna być kontrowersją, bo mimo tego, że tak jak mówiłem, to jest sprawa sprzed 7 lat, ta decyzja już jest sprzed 7 lat, że UEFA nie będzie płacić żadnych podatków, żadnego cła i tak dalej, i tak dalej. No później się okazało, że musi płacić cło, ponieważ między Polską a Ukrainą jest granica Unii Europejskiej, więc coś tam będzie jednak musiała wybulić. Ale mimo wszystko, że te pieniądze w Polsce nie zostaną, tudzież jeszcze polskie firmy będą musiały zapłacić podatek, to wiadomo będzie, że zrobi się trochę szumu, prawda? A teraz szum nie jest potrzebny. W tych ciężkich czasach, prawda, szum nie jest potrzebny. I pani Sylwia mówi coś takiego. Należy zauważyć, iż z uwagi na incydentalny charakter wydarzenia nie jest możliwe oszacowanie ubytku dochodów sektora finansów publicznych z tym związanych. Warto zauważyć z kolei, iż ubytek dochodów budżetu państwa ma wyłącznie charakter potencjalny. I tu jest najważniejsze zdanie w całym tym newsie. Dotyczy dochodów i podatku, które w ogóle nie wystąpiłyby, gdyby turniej Euro 2012 nie był przez Polskę organizowany. Ja zamarłem. Czy jeśli w takim razie w zasadzie można pracować na czarno? Jeśli pani Stelmachowska ma na myśli to, co mówi i ona reprezentuje Ministerstwo Finansów, to mi się wydaje, że mamy w tym momencie, że tak powiem, zielone światło do czarnej roboty. Bo jeśli ktoś się przyczepi do tego, że na przykład, nie wiem, namalowałeś obraz i sprzedałeś go za 100 tysięcy złotych jakiemuś merchantowi, czy kolekcjonerowi, czy jakiejkolwiek innej osobie i zachowałeś całe te 100 tysięcy złotych dla siebie w kieszeni i przyjdzie do ciebie urzędnik podatkowy i powie, panie, ale co z tego 20 tysięcy, to powinno wrócić do budżetu państwa. To ty mu możesz powiedzieć, że namalowanie tego obrazu miało charakter incydentalny. I pańska skarga dotyczy dochodów i podatku, które nie wystąpiłyby, gdybym nie namalował tego obrazu. Ha? Czyż to nie jest genialne? Czyż po prostu... Nie, no może to po prostu wszyscy ludzie, którzy pracują na czarno i lubią od czasu do czasu sprzedać jakieś swoje dzieło, jakąkolwiek pracę tak naprawdę, i nie chcą za to płacić podatków, mają argument incydentalności. Szkoda, że nie ma prawa precedensu w Polsce, nie? To byłoby genialne. Po prostu to jest przecież podatek, który nie wystąpiłby, gdybym tego nie zrobił. To chyba każdy może, czy pracuje legalnie, czy nielegalnie, każdy może używać teraz tej reguły. I mimo tego, że postanowiono, dobra, za to, że przyznacie nam Euro 2012 nam Ukrainie, że okej, omijamy wszystkie podatki, możecie u nas przez ten czas, przez cały rok działać za darmo, sprowadzać sprzęty, nie ma na to żadnego cła i tak dalej, to wciąż ministerstwo się tłumaczy. I to jest w ogóle przedziwne. I tu znalazłem taki bardzo ciekawy urywek od pana Tomasza Zachorskiego, podobnież z ministerstwa, który mówi, przy meczach rozgrywanych przez tą samą drużynę zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, przy dodatkowym spędzaniu większości czasu w centrum treningowym w Polsce, mógłby powstać problem, według jakich stawek opodatkować ewentualną nagrodę pieniężną za dojście na przykład do półfinału albo wygranie imprezy.
No ale to chyba my nie pierwsi w życiu, w historii świata, w historii sportu organizujemy jakikolwiek turniej, prawda? Chyba takie rzeczy zostały już wcześniej wyregulowane. Wydaje mi się, że już nie ma sensu tego tłumaczyć. Po prostu obiecaliśmy, że goście nie będą płacić podatku, zaprosiliśmy ich, oni zgodzili się przyznać nam te prawa, uścisnęliśmy sobie rękę nad stołem i klamka zapadła, nie? No ale tylko najważniejsze jest to, już nie zastanawiajmy się nad tym, że o, mogłyby wystąpić problemy w ogóle, czy ciężarówkę załadowaną do połowy liczyć jako całą, czy o Jezu, Jezu. Nie, najważniejsze jest to, co powiedziała pani Sylwia Stelmachowska. Jest to incydentalny charakter imprezy, więc trudno domagać się podatków za coś, z czego podatku by nie było, gdyby do tej imprezy nie doszło. Jak widać, nic tak nie ożywia dyskusji politycznej jak odrobina poezji. Przed nami dwaj następni autorzy, Marcin i Sławek. Zaczniemy od Marcina. Gdzieś w otchłani gabinetów, w cieniu gmachów trybunałów, eurokraci nam pracują nad stworzeniem eurowymiaru. Przy kotle pracują pan Barroso z Van Rompuyem, tezy Marksa tam wrzucają, szatańskich dwudziestek nie żałują. Aby wszystko było jednością, normalizują i standaryzują z radością. Cieszą się już biurokraci, cały projekt móc zatwierdzić, ludzie krzyczą, o mój Boże, cóż za szpetna kreatura, jakież na to antidotum, wolny rynek, przedsiębiorczość? Jeśli zawiedzie, co się stanie? Powiedz nam, jak żyć, panie. Piękne, piękne. I są szatańskie dwudziestki. To już mi się ten wiersz o wiele bardziej podoba niż wszystkie inne pozostałe. Bo jest najwspanialszy europejski wynalazek, czyli szatańskie dwudziestki, a to jest, a to nawet nie pomyślałem o tym, że to jest rzeczywiście wymiar europejski, szatańska dwudziestka. I jeszcze Sławek. Gospodarki socjalistyczne, służba zdrowia, emerytury, szkolnictwo publiczne. Gadają od rzeczy, polityk mamejski, oto cały wymiar europejski. Jak ktoś dopiero teraz zainstalował sobie internet i dopiero w tym momencie włączył audycję Agent Tomasz, to przypominam, że czytamy wiersze nadsyłane przez słuchaczy tej audycji do wygrania t-shirt. I teraz tak, nie wiem, ile jeszcze ten konkurs będzie trwał. Dowiecie się tego ze strony agenttomasz.pl. Jeśli wejdziecie na stronę agenttomasz.pl, ewentualnie na agenttomasz.com, bo to jest generalnie to samo, i zajrzycie na zakładkę ostatnią po prawej stronie, to tam jest konkurs. Jak klikniecie na ten konkurs, to znajdują się tam wiersze, regulamin konkursu itd., itd. Ale to już, o tym już była mowa wiele razy, to mówię tylko tym, którzy dopiero teraz zaczęli słuchać audycji. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno rewizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 4. Jak co tydzień czwóreczka składa się z czterech pomniejszych, drobnych informacji, takich, które gdyby nie zostały zespolone w całość przez właśnie system kwadrantu przepływu głupoty tak zwanego, czyli informacja numer 4, to znalazłyby się najprawdopodobniej w poczekalni. Ja nie wiem, ponieważ chcę zacząć ten kwadrant dzisiaj, a dzisiejszy kwadrant z dzisiejszym kwadrantem jedziemy do Francji i wszystkie cztery informacje pochodzą z Francji właśnie. Ja nie wiem, chcę zacząć od informacji najważniejszej, taka, która najprawdopodobniej pochłonie największą część tego segmentu czwartego. I nie wiem, czy to w takim razie będzie segment przepływu głupoty, czy po prostu tu moja jakaś ignorancja po prostu nie stanowi problemu, ponieważ najwięcej czasu zajmuje mi wypowiedź François Hollanda. To jest ten kandydat socjalistów, który będzie teraz z Sarkozym się prawda, prał na to, kto jest większym socjalistą. Jeden jest z partii socjalistycznej, a drugi deklaruje się jako socjalista. Taka jest między nimi różnica. I obaj praktycznie są socjalistami, to jest ważne. I ten François Hollande próbuje przepchnąć, znaczy obiecuje, gra na takiej bazie, że jeśli zostanie prezydentem, to dla osób, które zarabiają minimum 1 milion euro rocznie, skupa kasy, nie? To on dla nich wprowadzi 75% podatek. Czyli jeśli ktoś zarabia, powiedzmy, 800 tysięcy, to będzie mógł większość tego zachować w kieszeni. Ale jeśli tylko ktoś zarobi niechcący 200 tysięcy więcej, to będzie musiał 750 tysięcy oddać budżetowi francuskiemu. Tak to będzie wyglądać. Można się spodziewać grubych oszustw podatkowych, ale to wiemy o tym, wiemy, na czym to polega. Tylko
obłożenie 75% podatkiem osób, które zarabiają co najmniej 1 milion euro rocznie. Od takiej jednej osoby minimum 750 tysięcy wyciągamy, ponieważ jeśli ona zarabia 2 miliony, no to dwa razy więcej, prawda? Dzięki temu do skarbu państwa miałoby wpłynąć od 200 do 300 milionów. Czyli nawet jeśli byśmy założyli, że najbogatsi zarabiają po bańce, a do budżetu miałoby wpłynąć od 200 do 300 milionów, no to wychodzi na to, od każdego po 750 tysięcy, 300 milionów podzielić, tak jest, to wychodzi, że jest takich gości najwyżej 400 we Francji. No i to najwięcej. Skoro między 200 a 300 milionów miałoby wpłynąć do budżetu, to znaczy, że tych gości nie ma więcej jak 400. Natomiast François Hollande uważa, że jest ich we Francji mniej więcej 3000 osób. Ja się tutaj całkowicie rozjechałem. Mi się to w ogóle nie... Może 200 do 300 miliardów miałoby to przynieść, albo bilionów, albo trylionów. To jest jakiś nonsens. Pewnie miliardów. Pewnie to jest źle napisane tutaj. Z kolei Sarkozy proponuje podniesienie VAT-u z 19,6 na 21,2. Właśnie po to, żeby pokryć wydatki socjalne. Czy nie będzie ich ciął przecież. Po co? Po co ciąć wydatki socjalne? Co dalej? A, Sarkozy jeszcze, jak zostanie wybrany, to jest kolejna informacja, to nie zgodzi się na przeprowadzenie referendum w sprawie paktu fiskalnego. To jest to, co dzisiaj Tusk podpisał rano. On się na to nie zgodzi. Dlaczego on się na to nie zgodzi? No, ponieważ Europejczycy są idiotami, prawda? Więc nie wiadomo byłoby tak naprawdę, jak to pytanie w ogóle złożyć w całość. Jeśli wszyscy politycy generalnie, a przynajmniej 90% rządzących polityków jest za podpisaniem paktu fiskalnego, no to demokracja przemówiła, prawda? Znaczy, wybraliście ludzi, którzy mają taki, a nie inny światopogląd, więc już nie róbcie referendum w każdej sprawie. No, drodzy moi, generalnie okazało się, że... Znaczy, Sarkozy mówi, że to jest traktat, który ma 200-250 artykułów, nie wie, jak sformułować pytanie i tak dalej. On mógłby co najwyżej przeprowadzić referendum z pytaniem, czy chcesz zmiany euro na franka? Ponieważ jest to proste pytanie. Ale on go i tak nie przeprowadzi, no bo wiadomo, że mogłoby się nagle okazać, że już Francuzi kiedyś odrzucili przecież konstytucję europejską. Odrzucili kiedyś konstytucję i mogliby znowu odrzucić euro przecież, a już tyle włożyliśmy franków w ratowanie euro, że to nie miałoby sensu. Dobra, już teraz dwie kolejne informacje w tym kwadrancie niezwiązane z Sarkozym. Francuska Wysoka Rada Zdrowia Publicznego wezwała do podwyższenia akcyzy na produkty tytoniowe, co miałoby zmniejszyć konsumpcję tytoniu. Jak zauważa Rada, zjawisko palenia tytoniu we Francji wzrosło nie tylko wśród populacji ogólnie, ale zwłaszcza wśród młodych. Może dlatego, że okazało się to znowu być modne, nie? Tyle się mówi o tym, że jest moda na niepalenie, a tu okazuje się, że prawda jest inna. Obliczono również, że koszty wynikające z opieki zdrowotnej dotyczącej palaczy wynoszą rocznie ponad 47 miliardów euro. No, wiecie, no, żeby ratować służbę zdrowia, to wkrótce będzie trzeba wszystkiego zakazać po prostu i generalnie ludziom chyba do domu tylko służby społeczne będą donosić śniadania, obiady i kolacje, żeby mieć pewność, że ludzie przypadkiem w domu na przykład nie zjadają cjanku potasu, czy też nie palą papierosów, ponieważ leczenie takich schorzeń i różnych powikłań naraża podatników na wysokie koszty i wtedy służba zdrowia musi ich leczyć. Więc generalnie powinny być państwowo, społecznie, centralnie serwowane, zatwierdzone przez wszystkich ministrów obiady. Testowane przez psy najpierw. A nie, nie można już testować przez psy. PETA zabroniła. Chyba, że przez psy PETY, to takie mogą zdychać, bo już o tym mówiliśmy. Słuchajcie, dzisiaj... Nie, wczoraj. Wczoraj ruszył ten cały system 1 marca, powiedzmy, bo nie wiem, kiedy słuchacie tej audycji. 1 marca ruszył nowy system prywatności Google, czyli Google rezygnuje z prywatności generalnie. I to już jest niuans, ponieważ to... Nie, no ja nie chcę tutaj robić wielkiego brata z Google'a, bo to już jest stary refren tak naprawdę i nic się tak naprawdę nie zmieniło, bo Google zawsze to zbierał, zawsze to sprzedawał. Te informacje, to nie ma żadnego znaczenia. Nie będziemy teraz tutaj w ogóle walić w bęben bez sensu. Kwestia tylko polega na tym, że Unia Europejska się obraziła na Google'a. I właśnie francuska firma CNIL miała zbadać to, czy przypadkiem Google nie narusza norm unijnych dotyczących prywatności. I okazało się, że Unia Europejska bardzo lubi prywatność swoich obywateli i chce, żeby ci obywatele dalej mogli cieszyć się swoją prywatnością. I okazuje się, że Google nie zgadza się z regulacjami europejskimi. Tak więc Francuzi wysłali list do Larego Page'a, szefa Google'a, żeby ten jakoś tak może cofnął tą swoją nową politykę prywatności, którą ogłaszał chyba od 4 miesięcy. Larry Page jeszcze nie odpowiedział. I generalnie Unia Europejska czeka. A póki co przed nami trzy ostatnie wiadomości w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia.
My jesteśmy formacją bez kompleksów. Nie bójmy się historii. Dlaczego mamy się wstydzić okresu Polski Ludowej? Dlaczego mamy ją wymazać z pamięci? Dlaczego ja mam się jej wstydzić? Zawsze odpowiadam tej wrzeszczącej prawicy, że nie będę się wstydził tamtego okresu czasu, bo osoby, które kocham, moi dziadkowie, odbudowali tą Polskę po wojnie. Odbudowali Szczecin. Przyjechali z różnych miejsc w Polski i odbudowali mój rodzimy Szczecin. I mam się ich dzisiaj wyprzeć. I tak jak moi dziadkowie, miliony Polaków w całej Polsce odbudowali Polskę. I to trzeba pamiętać. To przecież on nie wierzyć Boga zmusza, tumaniąc nas potęgą krasnych szmat. By człowieczeństwo w sercu twoim zgasło, byście nie wiedział, co to znaczy brat. Zasłonę więc zrzuć oczu, miły bracie, niech zaśmi znów dla ojcu złoty róg i bolszewika w każdej go postaci, bo to jest mój największy dzisiaj wróg. Był taki jeden mądry, brodaty człowiek, nazywał się Karol Marx. Numer 3. Jakaś dziwna dewaluacja słowa naukowiec ostatnio nastąpiła. I nie, to nie dlatego, żeby uniwersytety osłabiły poziom, obniżyły poziom czy coś takiego. Nie, absolutnie nie mam tego na myśli. Wiecie, samemu nie będąc docentem geodezji i klimatologii, cały czas poszukuję jakichś informacji dotyczących globalnego ocieplenia na przykład i jeden naukowiec z Uniwersytetu X mówi, że czeka nas globalne ochłodzenie, później naukowiec z tego samego uniwersytetu, ale z innego wydziału mówi, że będzie ocieplenie i to już za rok będzie 100 stopni Celsjusza w cieniu, drugi się nie zgadza, mówi, że będzie 100 stopni Fahrenheita w cieniu. Non stop jacyś naukowcy mają kolejną tezę tak naprawdę, a generalnie niewiele się zmienia. No nie, postęp. Dużo się zmienia, bo jest postęp. I ja tu nie wiem też, czy na przykład takich ludzi jak Alberto Giubilini, panią Franceskę Minerwę można nazwać naukowcami. No prowadzą oni jakiś dyskurs naukowy, to prawda. W czasopiśmie Journal of Medical Ethics znowu mamy z etyką do czynienia, tak jak w przypadku PETY, ichniejszych wielorybów. Tak samo tutaj okazuje się, że według artykułu, który został opublikowany właśnie w tym Żurnalu Etyki Medycznej, okazuje się, że urodzone dzieci mają, tudzież powinny mieć mniej praw niż delfiny. Bo delfiny to są te non-human person, prawda? Czyli nieludzkie osoby, a z kolei dzieci jeszcze małe w ogóle nie są osobami i dlatego pani Minerva i pan Giublini proponują, żeby do pewnego momentu jeszcze rodzice mogli pozwolić lekarzowi na to, żeby dokonał aborcji po urodzeniu. To jest taki bardzo postępowy projekt, on polega generalnie na tym, że przecież wszyscy doskonale wiedzą, że jak rodzice tylko dowiedzą się, że ich dziecko będzie miało na przykład zespół Downa, to natychmiast będą chcieli pomóc temu dziecku poprzez zabicie tego dziecka. To jest naturalne. No ale pani Giublini i pani Minerva uważają, że w badaniach prenatalnych bardzo mały procent tak naprawdę jest wykrywalności, więc trzeba pozwolić na tę aborcję, jeśli takie dziecko z zespołem Downa się urodzi. To później się okazało, że to nie chodzi tylko o zespół Downa, tylko w ogóle o wszystkie dzieci, ponieważ dziecko, które się urodzi, nie ma jeszcze żadnego tam mózgu, te oczka, jeszcze rączki takie niewykształcone, jeszcze taka główka, taka miękka czaszka, taka gdzieś tam, no wiecie, to nie jest jeszcze człowiek i to można spokojnie wyrzucać. Poza tym społeczeństwo jest obarczone opieką nad tym dzieckiem, jeśli to dziecko na przykład jest osobą o specjalnej troski, prawda? Skoro już, to jest tak jak mówiliśmy wcześniej, to już teraz nie będziemy zmieniać systemu, teraz będziemy ludzi dostosowywać do systemu, a jak się nie da ludzi dostosować do systemu, tudzież jeśli ludzie zaczynają kosztować pieniądze, to można ich legalnie zabijać. Z aborcją wyszli już na drugą stronę. To jest postępowe, słuchajcie, to jest bardzo postępowe. Czy to nie jest tak, że się nic nie dzieje tak naprawdę? Generalnie chodzi o to, że przecież państwo pomaga wszystkim osobom specjalnej troski, więc generuje to pieniądze. Ja nie wiem, czy pamiętacie taki film Triumf Woli? Leni Riefenstahl? Pamiętacie coś takiego? To tam taki super fajny, taki idealny rząd blondynów był, coś takiego. Nie? Myślę, że to gdzieś w tym kierunku zmierza.
czarno-białych blondynów, no bo to wtedy jeszcze nie było takiego postępu w realizacji filmowej. Nie, oczywiście żartuję, ale gdzieś tak naprawdę echa tego, że trzeba zabijać osoby niepełnosprawne, ponieważ one kosztują system socjalny, opieka nad osobami niepełnosprawnymi kosztuje system socjalny, więc powinno się je zabijać. To już było 80 lat temu w dosyć dobrze rozwiniętym państwie, które uważano za ojczyznę filozofów. I teraz tak, o tym artykule przeczytałem wczoraj na serwisie The Blaze i jeszcze nie było tłumaczenia tego w Polsce. Tu się jednak okazało, że gazeta, młody prawicowy dziennik, obiektywny gazeta.pl, przetłumaczył ten artykuł. To dokładnie kropka w kropkę z Blaze'a, więc to trudno. Ktoś się pod tym podpisał? Nie, nikt się pod tym nie podpisał. Nie wiem, dlaczego nie ma dostępu do komentarzy na stronie gazeta.pl, ale okej. Okay. I cały ten artykuł jest generalnie pokazany tak jak mniej więcej tak, jak jest na serwisie Blaze, z tą różnicą, że ostatni paragraf w Gazecie Wyborczej mówi, że na pomoc tej dwójce, tym tak zwanym naukowcom, no powiedzmy naukowcom, przyszedł Julian Savulescu. To jest dyrektor Oksfordzkiego Centrum zajmującego się etyką medyczną i wydawca właśnie Journal of Medical Ethics. Że on im tam pomógł, powiedział, że ostra reakcja na pomysły tej dwójki naukowców jest próbą kneblowania akademickiej dyskusji. Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy świadkami ataku fanatyków na wartości liberalnego społeczeństwa. Zabić dziecko. I według gazety można powiedzieć, że jakiś wydawca Journal of Medical Ethics im przyszedł z pomocą. Wcześniej przez cały artykuł na gazecie nie ma ani słowa o tym, że ten artykuł pojawił się w Journal Medical Ethics i że tak naprawdę ten Julian Savulescu broni ich, ponieważ to się u niego pojawiło, ponieważ on jest mecenasem tej idei. Ten koleś jest promotorem tych dwójki tych naukowców. Oni pracują pod jego katedrą. Tak więc coś tu jest nie tak. Według gazety jest to niezależny naukowiec, który nagle pomaga tym dwóm naukowcom atakowanym przez religijnych fanatyków, którzy nie godzą się na to, żeby dziecko, które się urodziło, zabijać. No to rzeczywiście religijni fanatycy tacy, że ojeny, ja już się ich boję, czy mnie przypadkiem... Nie, to nie ci fanatycy będą chcieli mnie zabić, jeśli już. Ale już się boję o to, że mi zabronią zabić dziecko, na przykład już takie 10-letnie na przykład. Co za problem? Może też dziecko 10-letnie będzie kosztować państwo, prawda? System społeczny. Oni są rewelacyjni. To mistrzowie postępu. Argumenty tych dwójki tak zwanych naukowców są takie, że mam szok na przykład, nie? Na przykład jak dziecko się urodzi, rodzice nie mają już wyjścia. Muszą zachować to dziecko. Więc może wiecie, żyjemy w społeczeństwie wolnościowym, więc pozwólmy im je zabić. Wolność. Wybór. Nie no, czad. Czad. Oczywiście, jeśli dziecko się urodzi tam bez palca, bez nóżki, bez czegoś, z jakimś problemem, no to oczywiście natychmiast, to nawet lekarz powinien zabijać, nie pytać rodziców w ogóle o to. Dobra, zabijamy tą informację, przynajmniej dwa ostatnie wejścia. agenttomasz.pl Dwa ostatnie łyki poezji zaangażowanej w dzisiejszym agencie. Dwóch ostatnich dzisiaj prezentowanych poetów to Spec oraz Erotyka Sklepy. Dwa ostatnie, najnowsze na stronie agentomasz.pl w zakładce konkurs wiersze. To może zaczniemy od Erotyka Sklepy. Cena 24 zł. Opis prążkowane. Przejrzyste w kolorze koralowym ze środkiem nawilżającym. Elektronicznie testowane. Rozmiar europejski. Grubość 0,07 mm. Szerokość 53 mm. Paczka 12 sztuk. To jest zaangażowana poezja, nie ma się co oszukiwać, taka bardzo industrialna, można powiedzieć. Przed nami ostatni wierszyk w dzisiejszym agencie, autorem jest Spec. 2020 to wymiar nowy, do tego czasu będziemy mieli wszystko z głowy. Raj nowy na ziemi, internet za darmo, w całej Europie będzie huczno i gwarno. Radości co niemiara, zabita długu poczwara, brytole uciśnięci, faracz już nic nie smęci. W strefie euro wszystkie kraje, od Brukseli aż po Hawaje. Tak, to nie pomyłka, teren Europy się rozrasta. Kryzys gospodarczy nam dopiętnie dorasta. Nowe normy, ilości komisji wzrasta. Świat idealny, koniec i basta. Wymiar europejski, bo o nim mowa, to jedna wielka polityczna zmowa. Morał z historii powyższej jest taki, aby wysłać ich wszystkich na raki. Zanim zabijemy wolność i wolny rynek, na rzecz socjalu i paczki landrynek. Tu też są szatańskie dwudziestki, tak więc jest to drugi
wiersz, który mi się bardzo podoba. Ale nie, w zasadzie nie powinienem tego powiedzieć, ponieważ nie wyłonione zostało jury jeszcze w tym konkursie. I to jest bardzo nie fair, bo nie wiecie, w co się pakujecie. Wysyłacie jakieś wiersze, zachęceni jakąś, mamieni jakąś podkoszulką, nie wiadomo skąd, z jakiego materiału zrobiono, jaki rozmiar, jaki kolor i tak dalej. Wysyłacie swoje wiersze, jakże piękne i co? I nic za to w zamian nie dostajecie, nawet nie wiecie, kto jest jurorem tego konkursu. Nie wiecie, kiedy konkurs się kończy, kiedy jest data nadsyłania wierszy. No straszne, ale moi drodzy, dziękuję za zaufanie. No, dziękuję za zaufanie, bo chyba tylko to sprawiło, że tak dużo wierszy dostałem, a to są już wyselekcjonowane wiersze, moi drodzy. Jest w rzeczywistości 100 razy więcej. Nie, dobra, żartuję, tak naprawdę są wszystkie wiersze, jakie zostały przesłane przez ostatnie kilka dni. Tak więc ponawiam hasełko, jeśli macie jakiś pomysł, jak wytłumaczyć zwrot wymiar europejski w wierszu, który będzie miał minimum 4 wersy, ale jak się okazało, tutaj Mateusz wysłał 3 i też są całkiem, mi się wydaje, udało mu się uchwycić wymiar europejski. Przynajmniej pozostawia dużo do... Inspiruje, tak bym powiedział. Dobra, tak więc kończymy temat wiersza. Jeśli potraficie wytłumaczyć pojęcie wymiaru europejskiego wierszu, to wysyłajcie na adres radio@agentomasz.pl. Numer 2. Pamiętacie taki film Fałszerze? On opowiadał o uwięzionych w obozie koncentracyjnym fałszerzach i różnego rodzaju przekrętaczach, którzy mieli drukować banknoty, którzy mieli podrabiać pieniądze, które miały III Rzeszy pomóc osłabić aliantów, tak na dobrą sprawę. No to nie była nowa metoda, tak naprawdę Napoleon podrabiał rosyjskie banknoty, czerwone koszule, czyli Brytyjczycy podrabiali tak zwane Continentals, to się nazywało, czyli kontynentale, nie? Nie ma, no to chyba, to była przed dolarem waluta jeszcze wtedy Stanów Niezjednoczonych, kolonii tak naprawdę, które walczyły o niepodległość. Czyli ta metoda generalnie podrabiania waluty wroga jest już stara. W tym momencie niestety, jakoś nie wiem, może historia nie jest nauczycielką najlepszą tak naprawdę, okazuje się, że imperia wykorzystują tą metodę przeciwko sobie, to znaczy same podrabiają własną walutę przez dodruk nieopanowany. Ale w tym momencie, w sytuacji, którą chciałbym opisać w drugim, w informacji numer 2, to też będziemy o dronach mówić. Ja nawet pomyślałem, że te drony, o których wspominaliśmy już praktycznie co parę tygodni o nich wspominamy, że słowo dron powinno się tłumaczyć jako Demokratyczna Rada Obrony Narodowej. Czy to by nie było sensowne? Te drony właśnie wysyłane do Pakistanu i tam wiele innych miejsc. Bo okazać się może, że właśnie te Demokratyczna Rada Obrony Narodowej, czyli dron, zostanie wysłany do Korei Północnej, która z kolei zaczęła drukować dolary. Jest w ogóle cała teoria spiskowa dotycząca tego, w jaki sposób Korea Północna drukuje dolary. Ponoć drukuje je w ten sam sposób jak Stany Zjednoczone. To znaczy używa dokładnie takiego samego tuszu i papieru, który gdzieś tam sprowadzają ze Szwajcarii. Papier mają też identyczny, taki sam, ponoć tylko Bank Rezerw Federalnych jest w stanie odróżnić 100 dolarówki i 50 dolarówki, które produkuje Korea Północna od amerykańskich, od tych właśnie wybijanych na potęgę przez Bank Rezerw Federalnych. Ponoć jeszcze w 1989 roku z Berlina Wschodniego właśnie maszyny, za pomocą których można podrabiać pieniądze, prasy drukarskie klasyczne, za pomocą których można drukować pieniądze, przedostały się ze wschodniego Berlina przez jakieś komórki przedziwne, przez jakichś mafiozów, przez Związek Radziecki, gdzieś tam płynęły i dotarły do Korei Północnej i na nich teraz ponoć właśnie powstają 150-dolarówki. Korea Północna próbuje, jest jeszcze bardziej postępowa niż Stany Zjednoczone. Ona drukuje swoje pieniądze, drukuje cudze pieniądze. No i cóż, teraz okazuje się, że kombinują na maksa i drukują pieniądze, drukują dolary, tylko że nie drukują ich dlatego, żeby, nie wiem, zalać Stany Zjednoczone dolarami, bo nie wiem, jak szybko musieliby drukować dolary, żeby wyprzedzić Bank Rezerw Federalnych. To jest niemożliwe. Nawet Korea Północna nie jest w stanie tego zrobić. Nawet oni. Oni po prostu te dolary drukują po to, żeby kupić sobie no, nie po prostu, żeby za nie kupować rzeczy, ponieważ ich reżim i ich waluta nie ma żadnego znaczenia. W sensie oni psują wartość papieru przez nakładanie na nie farby i rysowanie tam jakichś swoich tych wszystkich ukochanych szefów państwa z ostatnich 100 lat. W sensie
Gdyby wypuścili białe, puste kartki, to one, te białe kartki, mają więcej papieru, niż kiedy się na nim tam napisze 1000 milionów wonów. Nie? To wtedy ten, na tym papierze już nie da się nic narysować, nie da się nic nabazgrać, więc ma mniejszą wartość niż pusta kartka. Więc dzięki temu mogą sobie sprowadzać tam wódkę z Rosji, rakiety, no takie różne rzeczy, prawda? Różnego rodzaju. Stany Zjednoczone w każdym razie już wietrzą interes, że będzie można tam wysłać przedstawicieli Demokratycznej Rady Obrony Narodowej, czyli drony właśnie. I niedawno, dokładnie w grudniu, zgłosili się do irlandzkiego sądu, żeby został wydany prezydent Ludowej Partii, znaczy Partia Robotników to się nazywa, Workers' Party, no to jak to jest? I były weteran irlandzkiej armii republikańskiej Sean Garland, który jest podejrzany o to, że właśnie pośredniczył w dostarczaniu materiałów Korei Północnej. No, prawdziwie postępowemu państwu. Niestety Irlandia się na to nie zgodziła i Sean Garland póki co chyba odsiaduje wyrok, tak? Bo on coś tam chyba nabroił w tej Irze strasznie. Póki co mówi się, że oficjalnie przez 10 lat Korea wyprodukowała około od 150 do 250 milionów dolarów. No to wiecie, no to tak naprawdę jeśli mówimy o operacjach międzynarodowych, to są orzeszki. No ale nie, jakby nieoficjalne doniesienia mówią, że tego może być nawet setki, jeśli nie tysiące razy więcej i może dlatego już, prawda, stojący na czele armii Stanów Zjednoczonych już by tam chcieli te drony smarować, prawda, WD-40 i trzymać je w stanie pełnej gotowości. No nie, to na razie będziemy obserwować. Póki co chyba prędzej Iran wystrzeli niż Korea Północna. A my przechodzimy do ostatniej informacji dzisiaj. Numer 1. Dzisiejszy deser, czyli ostatnia informacja w podsumowaniu tygodnia, jest troszeczkę przerażający. Moi drodzy, jest cała historia rodzinna, można powiedzieć. Ja usłyszałem o tej historii po raz pierwszy w poniedziałek, tak więc już troszeczkę czasu upłynęło i ta historia gdzieś tam na internecie się pojawiła. Nie jest to super świeżak, ale jeszcze tydzień nie upłynął, tak więc myślę, że można w dzisiejszym agencie ją szybciutko na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania podsumować. Jesse Sensone. Trójka dzieci w szkole, mały brzdąc, mały bobas w domu z mamuśką. Jesse jedzie do szkoły odebrać swoje dzieci. Zostaje wezwany do gabinetu dyrektora. Okazuje się, że czekają tam na niego policjanci. Zostaje oskarżony o posiadanie broni, której nie posiadał. Zostaje eskortowany ze szkoły, zakuty w kajdanki, no i wrzucony na tył nyski. Kanadyjskiej nyski oczywiście. Taki fajny nyski. W tym samym czasie inna grupa policjantów wchodzi do jego domu, przeszukują wszystkie zakamarki, wysyłają dzieci do socjalnego ośrodka pomocy bez żadnego wytłumaczenia. Wszystko się dzieje, jak mówi jego żona Stephanie. Na posterunku policji Jesse'emu policjanci każą się rozebrać, przeszukują jego ubrania, po czym dostaje na pocieszenie kawałek koca i mówi, że rano spotka się z sędzią i prokuratorem i będą rozmawiać o kaucji. Wszystko dlatego, że został oskarżony o posiadanie broni. Minęło parę godzin, przynajmniej tak mówi Jesse, kiedy policja przeprosiła go za całe zajście i wypuściła do domu. Ale to trzeba sobie wyobrazić, że był dosyć trudny moment dla chłopaka. I Jesse zaczyna pytać, co się tak naprawdę stało. Okazało się, że w szkole jego córeczka narysowała tatę z pistoletem, który zabija potwory. Przynajmniej jak zapytała się nauczycielka tej małej dziewczynki, powiedziała, że to jest mój tata, który walczy z potworami. I okazało się, że no wiecie, jak jest mocno podstępowa nauczycielka, to nie tak jak było kiedyś, że byli postępowi i byli przeciwko broni po prostu, przeciwko drugiej poprawce na przykład w Stanach Zjednoczonych. No i to już uważano, że takie stany, w których jest zakazane posiadanie broni, to jest już wielki postęp. Teraz, moi drodzy, jak już zauważyliśmy na poprzednich kilku wiadomościach, poczynił postęp. To znaczy teraz w tym momencie nie można nawet rysować broni. W sensie nauczycielka, jak zobaczy broni na rysunku małego ucznia, tu chodziło o 4-letnią dziewczynkę, jest już wystarczająco przestraszona. Jest w zasadzie tak przestraszona, jak gdyby, nie wiem, 40-letni gangster przystawił jej lufę do skroni. No cóż, dzieci malują różne rzeczy. Jak się okazuje, trzeba będzie nauczyć dzieci po prostu
No nie malować broni, na to chyba wychodzi tak naprawdę. No bo jakie jest inne wytłumaczenie? Pan najłatwiej będzie po prostu mówić dzieciom, żeby nie rysowały tatusiów walczących z potworami, że twój tatuś nie walczy z potworami, tylko żyje na zasiłku, albo nie wiem, płaci 90% tego, co zarabia. W obu przypadkach jest frajerem. Tak naprawdę. No bo co, wytłumaczysz nauczycielce, żebyś panowała nad sobą, żeby była mądrzejsza? No co, sprawisz, żeby policjanci zastanawiali się tak naprawdę, do jakiej sprawy są wzywani? Sprawisz, żeby ta maszyna tak naprawdę nie rozpędzała się przy pierwszym możliwym zagrożeniu i to jeszcze zgłoszonym przez jakąś kretynkę, która zobaczyła dziecko rysujące tatusia strzelającego do potworów? Wystarczy, że ta dziewczynka poprzedniego dnia obejrzała reklamę w telewizji przed bajką wzorowaną na Gwiezdnych Wojnach czy jakiejkolwiek bajce, gdzie ktoś strzela do potworów i stwierdziła, że jej tatuś jest odważny, ona kocha swojego tatusia i tatuś jest bohaterem i zabija potwory i narysowała tatusia strzelającego do potworów. I to wystarczyło, żeby gościa aresztować, dzieci odesłać do jakiegoś sierocińca w ogóle na całą noc, człowieka w ogóle przeszukiwać na Golasa. No bo oczywiście, nie, bo oczywiście, wiecie dlaczego go przeszukiwali? No, musieli go rozebrać i tam przeszukać na wylot, no bo okazało się, że to jest oskarżenie o posiadanie broni, więc on musieli upewnić się, że przypadkiem nie ma jeszcze sześciu shotgunów schowanych gdzieś pod pachą i wyrzutni rakiet, prawda, w kiszce. Tak więc to było konieczne, nie? Skoro nie da się zatrzymać tej maszyny, no to może łatwiej w takim razie prosić dzieci, żeby może nie malowały więcej, nie wiem, samolotów. Jeszcze ktoś pomyśli, jeszcze pani, taka, może jakiś nauczyciel, nie, naprawdę, bo dzieciaki malują, nie? Samoloty, miecze, smoki, no takie różne rzeczy, to dzieciaki robią takie rzeczy. To jest coś tak oczywistego. A jednak łatwiej, okazuje się, że łatwiej jest powiedzieć dzieciom, żeby nie malowały samolotów, bo na przykład przecież, bo inaczej pani, czy pan nauczyciel, przecież też są przecież standardy jakieś, stwierdzi, że posiadasz nielegalnego F-16 po prostu na podwórku. F-16 chyba liczone jest jako broń, nie? Tak naprawdę. No wyrzutnie rakiet, tam egzosety zainstalowane dookoła. Dobra, czyli rozwiązaliśmy problem. Ostatnia informacja z Kanady, tylko coś takiego tylko w Kanadzie się chyba mogło wydarzyć. Moi drodzy, tym newsem zakończyliśmy dzisiejsze podsumowanie 9 tygodnia 2012 roku w 10 newsach ominiętych przez prasę. Agent Tomasz. And now you know the news. W tej audycji nie mówimy o rzeczach mainstreamowych, ale muszę wam przyznać, że po dzisiejszym dniu jestem już nie rozczarowany, nie wkurzony, ale po prostu zażenowany postawą tak zwanej polskiej lewicy. Chodzi mi oczywiście o uczczenie pamięcią żołnierzy wyklętych dzisiaj w parlamencie. Uważam, że to, co zrobili, mogli przyjść i podczas tej minuty ciszy po prostu cicho siedzieć. Mieli dzisiaj świetną do tego okazję, zamiast tego były jakieś bojkoty, uczczenia pamięci o żołnierzach wyklętych minutą ciszy, jakieś teksty o tym, że to była wojna domowa 45-47, że trzeba też uczcić ofiary zabite przez żołnierzy wyklętych, czyli ubowców, tak? Z Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, tak? 47. Według nich żołnierze wyklęci to jest temat, który zamyka się w 47 roku. W 63 roku. To do wiadomości tak zwanych postkomunistów. Ale dobra, my w tej audycji nie mówimy o rzeczach, o których mówi się w mainstreamowych mediach, ale musiałem to z siebie wyrzucić, bo po prostu... Ja nie rozumiem. Jak ci goście funkcjonują? Co goście mają... Co ci ludzie w ogóle myślą tak na dobrą sprawę? Wojna domowa 45-47, a nie żołnierze wyklęci. Propozycja postkomunistów. No pięknie, wspaniale. Moi drodzy, jak zwykle w każdej audycji przypominam o tym, że ta audycja nie jest sponsorowana przez Unię Europejską, ani Ruch Palikota, ani postkomunistów, ani neokomunistów, ani przez tak naprawdę nikogo, jak tylko przez was. I możecie dokonywać darowizn. Jeśli jeszcze tego nie uczyniliście, to pamiętajcie o tym, że każda osoba, to wiedzcie o tym, że każda osoba, która prześle nawet i 5 zł, można przesłać oczywiście więcej, zapraszam do tego bardzo serdecznie i polecam się bardzo mocno, zostaje wpisana na listę sponsorów, z której to mailingowej listy potem wysyłam różnego rodzaju bajery. W tym momencie są to 2 bajery, jest to jedna piosenka i mini audiobook. Od razu mówię od razu, że ten audiobook to nie jest płyta dla posła, tylko inny audiobook. I on jest tylko i wyłącznie, jeszcze przez jakiś czas będzie rozsyłany tylko i wyłącznie osobom, które wsparły tą audycję. Na stronie agentomasz.pl jest zarówno zakładka dla przekazów robionych przez PayPal, jak również przekazów robionych przez konta bankowe.
Jeszcze nie było i tydzień temu, teraz już jest, bo wiem, że wiele osób pytało, jak może wspomóc tą audycję, a nie ma, powiedzmy, PayPala, co jeszcze można zrobić. Otóż sprawa została rozwiązana, jest bardzo prosta, w prawym górnym rogu zakładeczka przekaż darowiznę, a pod spodem, tak, to jest ta PayPalowa, a pod spodem jest taka zwykła bankowa. Dobra, tyle jeśli chodzi o kwestie finansowe. Jeśli chcecie pomóc w roznoszeniu płyty dla posła, lokalnym posłom i senatorom, to jest to ostatni tydzień, w którym możecie do mnie przesłać maila i odezwać się, że jesteście gotowi to zrobić. Mnóstwo osób już przysłało takie maile. radio@agentomasz.pl z jednym te w środku. Agent Tomasz. Więc w tym tygodniu kończymy zbieranie tak zwanych skautów i przystępujemy do akcji z tym, co mamy. Jeśli nie widzieliście filmu z roznoszenia płyty dla posła w Sejmie, to pierwsza wersja, taka jeszcze skrócona, bardzo podstawowa, jest na stronie agentomasz.pl. Kto płyta nie błądzi, nazywa się wpis. Trzeba sobie zeskrolować tak dwa ekrany w dół i ten filmik tam jest. Albo po prostu wejść na stronę płytadlaposła.com. Most important thing that the news can do is give people the facts. Ja się już rozłączam. Życzę Wam miłego weekendu i miłego tygodnia, dobrej pogody, dużo zdrowia i do usłyszenia w następnej audycji. I think the reason that I'm going to beat Barack Obama in Michigan in the fall is because this is going to be a contest about who can strengthen the economy. And we'll look at his record, and it's been a failure. And we'll look at my record and the successes I've had in the private sector. And I'm going to be able to talk about the economy with credibility he doesn't have. I think everybody knows now we are in the worst financial crisis since the Great Depression. And a lot of you, I think, are worried about your jobs, your pensions, your retirement accounts, your ability to send your child or your grandchild to college. agentomasz.pl